żadnej filozofii. Ale jak on to zrobił fajnie... Właśnie chodzi o to, że ja tam, wiesz, ci nam napisałem, bo ci napisałem, ale chodziło o to, że... Jak on to zrobił, wiesz, jak on to zrobił, ładnie wszystko, te linie biegną, tak, wszystko, że, ten detal. Tak, że tak, to jest ładne, nie? Tylko no, ja się o tym nie zajmuję, nie? Że... Ja nie chodziło, że ja widziałem twoją maszynę na pieniądze zrobić. No tak, to nie o to chodzi, ja to właśnie w tych systemach siedzę i w rozwiązaniach. No, tak. Owszem, on może sobie to pięknie zrobić, ale jak chce, to ja mu to pięknie nagłośnić. Że to będzie brzmiało, że wyobraź sobie, że ty mu dasz komponenty, a on to postawi. Tak, ja mu dam on to włoży do auta. No tak, to musimy wiedzieć, jak ma to włożyć. Który z tych urządzeń, no do którego... No razem, jakbyście je zrobili, on mówi, że on teraz mi powiedział, że on wyjebał w te auto, w te... On ma wszystkie dookoła jakieś fajne światełka, w środku mam wyjebane w chuj. No widziałeś, jak on to fajnie zrobił. No nie, no zrobił. Prościutko to... wszystko, gościu ma skill. Ty masz skill, kurde. On chce sprzedać tego vana, nie mówię, żebyś go kupił, on chce sprzedać tego vana. Wyobraź sobie, że teraz... Zapierdolić systema. No, zajebnij tego systema, zróbcie filmik przed i po, może kurwa zamójcie... No przede wszystkim właśnie, żeby... On na pewno kupi nowego i na pewno zrobi kolejnego vana. A gościu jak zrobi tego vana, to na pewno ma... Człowiek, on ma taki sprzedaż, on ma sprzedaż, to on ma RPG, ale... Airsoft, trzyrakietnice Airsoft, mówisz te granaty, ma kurwa, bo taki sprzęt airsoftowy, ma tego vana, ma tyle kurwa kasy, kurwa, ja pierdolę, kurwa, skąd? No właśnie to jest to, że ja nie wiem, skąd ci ludzie mają pieniądze, no ale nie kurwa mają. Nie pije, nie pali, oszczędza, ma dobrą pracę i proszę, Ciebie. I proszę, wystarczy nie pić i nie palić, państwo, jeśli to kasy... Kurwa, alleluja! Jeśli już to nie kasy... chodzi o pieniądze, już chuj, ile te pieniędzy, ile to zdrowia, czego byś zaoszczędził, o ile bardziej by zamiast teraz się siedzieć przed komputerem, żłować tego, to byś siedział właśnie w wanie i byś... Ta, i zapierdalałbym sobie ugatęszy i nie myślałbym o tym, żeby kurwa walić jakiś browary. Ja się teraz, i mówię ci, chyba z 2 tygodnie spędziłem na kurwa na moim karawanie, ty kurwa, zaoszczędziłem chyba samą stówę na tym, że nie paliłem. Co chwilę, co 10 minut bongo, tam siedzę, kurwa siedzę. Kurwa, nawet browana, kurwa, nie miałem czasu, żeby... Bo się tak wjebałem w to, żeby, kurwa, to by to naprawię, żeby to fajnie naprawić, żebym miał satysfakcję i pojechałem faktycznie, kurwa, byłem w Pembroke, akurat tydzień temu, w niedzielę byłem w Ogmore, to się spierdoliło, ale mówię ci, kurwa, ty, mam... Pomalowałem w środku, patrz, mój karawanik, nie? To było wszystko, wiesz, takie, wiesz, to wszystko białe, co jest, to było takie, wiesz, to, ten kolor, no, no, taki, no, no, wiesz. No. 2006, 6 osób tam pomieścisz. 6 osób może tam ładnie spać. Dorosłych. Dorosłych. Spójrz, dorosłych. No, kurwa. To jest dywan położyłem. To nie było tam nic, tam było zgnite fajnie, chujowo. No fajnie zgnite było. To wszystko wyjebałem, nowe drewienko obłożyłem i dywanik na to położyłem fajny miałem, wiesz, dywanik obłożyłem, dodatkowa izolacja. Spójrz, nie no, zajebiste. No mówię ci, ty, wiesz, jak się fajnie... Jak się spało zajebiście, no człowieku! To nie mógł, kurwa. Kurwa, wyspałem się, kurwa, tak się zajebiście wyspałem. Myślę, że w tej budzie wyspałem, bo z Romanem, bo nie, no, to też się fajnie spało, bo wiesz, świeże powietrze, ale też nie otworzyłem, kurwa, to trochę zmarzłem, to kurwa, mówię ci. Patrz na to, kurwa, nie? Masz lodóweczkę, prysznic, wszystko, kurwa, i 6 osób, patrz, z zewnątrz. Taka? No, jest, to jest wielki... Wielki jak chuj! Ja myślałem, że to... Nie, bo ja cię zrozumiałem. To jest największe, ja myślałem, co możesz mieć na jednej van. Osi. To jest największe, co możesz mieć na jednej osi. Właśnie, myślałem, że to jest camper van, że to samo jeździ. Nie, to ty to ciągniesz na tą przyczepę. Tym ML-em to ciągniesz? Mam 3 tony ML-a, a przyczepa jest 1300. Dlatego mnie chodziło o mnie, żeby mieć tego ML-a kolejnego, bo 3,5 tony, kurwa, człowieku. Wystawiłem, umyłem, pomalowałem wszystko, kupiłem go za 1300, wystawiłem go za 2,5. Piszą non-topper, dalej available, gościu dzisiaj był, oglądał i mówił, okej, okay, ale ci know. Kurwa, nie, no, takiego to bym przytulił sam, kurwa. Kurwa, mówię ci, no to faktycznie, kubeczkę, nie? Walkę, prysznic, tu jeszcze kibel, jest jedno łóżko, kibelek, kibel, wszystko. 6 ten, osób dorosłych tam mieszka. Kuchenka, te pawlacze, że tak powiem, no, kurwa. Ten z piekarnikiem, tak? Czy co to no, jest? No, kuchenka, piekarnik, to... lodówka, wszystko, oven, umywalka, palniki, 4, prysznic, toaleta, wszystko jest. Kurwa, wszystko, co słuchajcie, potrzebujesz. Wyry, jakie wielkie. Nawet antena na telewizję jest. Nawet jest, no kurwa. No. Inwerter, kurwa, wszystko jest. Gaz. Kurwa, no to panie, ugatęsiu.
Zajebisty, kurwa, taki ten. Tylko gdzie go postawić? Gdzie chcesz? No, kurwa, stoi pod domem. No nie wiem, ale tak, żeby postawić, żeby mieszkać. Parking? No jak idziesz na caravan park, płacisz, kurwa, na przykład, nie wiem, no na pewno Brookshire, no zapłacisz 3 dychy za 25 za noc. Będziesz te godziny 3 dychy. Tutaj u nas w Cardiff, na przykład zaraz koło Sajta jest caravan park, to płacisz na przykład, kurwa, chyba dychę za noc. Jak płacisz całą miesiąc, masz chyba 2 dychy czy 3 dychy za miesiąc. Masz power, wszystko, masz... Nie, no właśnie są, no, bank power, kurwa. Na Wentlock, Siema, siema, no. Pamiętasz, powiedziałeś, że ten Wentlock, tam chyba patrowałeś kiedyś nawet, tam przy pralni tam, pralnie, na Wentlock. Tam się trzyma karawany za 100 funtów, za 200 funtów za rok. 200 funtów za rok. 200 funtów za rok, człowieku. Ani mi nie mów, kurwa. 200 rocznie, kurwa. A zobacz sobie na eBayu, te wiesz, te amerykańskie karawany, co podłączasz pod tira i masz, wiesz, rozsuwane. 30 tysięcy. 30 koła. A normalnie ja chata na kółkach. Normalnie, wiesz, ten karawan, to wiesz, lorry, przyczepa, normalna przyczepa, kurwa, do tira. I ono się rozkłada, wiesz, jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie, za 30 tysięcy. Nawet znajdziesz za 15. Kurwa, nie no, 15 koła to bym... Chata na kółkę za 15 tysięcy, człowieku. Za 15 koła, no to tutaj za 15 koła nie kupisz normalnie. Nic, nie kupisz. Tak, kurwa. Kibel możesz no, kupić. No, kibel kurwa, lepa, czyli... Mój dziomek bierze 15 tysięcy za remont w łazienki. Ale jak ci zrobi łazienkę w marmurze, to kurwa... Bojowy kogut nie musi być duży. Ty, ale mówię ci, jak go postrzywali, kurwa, ty, kurwa, syn nawet blizny nie ma. Ja nie wiem, kurwa. Zupełnie lekka cyk po 3 tygodniach. To może po prostu nie rozpierdolił się tych nerwów i w ogóle tylko rozciął sobie skórę i mu się to tak rozeszło. Żeby wyglądało tak, że... No nie, na zdjęciu dosłownie normalnie, kurwa. Będę, długa, długa. Normalnie tu pach, jeb, porcelana, jak próbujesz wyrwać, to jo ci pękło, normalnie, wiesz, jeb go. Bo kurwa, jak ja widziałem na zdjęciu, aż kurwa, aż tak o zrobiłem. Aż kurwa, widziałem tą tutaj przerwę, dosłownie widziałem tą przerwę tutaj. No, przejebane. 3 tygodnie później, kurwa, dosłownie gościł. A to możliwe, kurwa, żeby 3 tygodnie mi się normalnie wygoiło, wszystko pięknie tyle? Autentycznie nie, wyśmiej na mnie, 3 tygodnie później, kurwa, kurwa gościł. Może się stał na rękę. Kurwa, no, jak masz kasę, mi się wydaje, że cię poskładają. A no, w sumie, jak masz pieniądze, są pieniądze, jest człowiek. Siema, mordy, witam, pozdrawiam. Dawno mnie nie było, to no. Myślałem, że sobie zajmę. Wiesz jak jest w Polsce? A jeszcze Kazik pan z NFZ-u, prywatnie, jak z NFZ-u, wiesz, bo jestem, nie, no, z NFZ-u, o, śpij kochany, nie człowiek, śpij kochany. Śpij kochany, nie? Na NFZ, nie? No. Tam, aby wrócił, zawsze wraca, bo nie ma, że zło. Powraca. Zło powraca zawsze. Więc i w tym przypadku również zło powróciło.
więc nie omieszkałem, kurwa, przekazać tego złu wreszcie światu. Chcę ta, bierz ta z tego wszyscy. To jest albowiem Kazik z piekła, który, kurwa, swoim szataństwem podzieli się z wami. Tak jest, nie nauczyłeś się, że lepiej może z teamu po alkoholu, my jak się spotkamy, to lepiej nie. A tam na chwilę tylko, wcale nie jestem pijany. No nie, dzisiaj chyba nie użyjemy. Jak z tym głosem? Że co z tym głosem? Że co z głosem? Coś jest nie tak z głosem? Wszystko z głosem dobrze, kurwa. Już tak jest, pierdol mi, kurwa, zwrotnicę do auta. Bo ci mówię, że ci założę ten system, kurwa. Ale tylko potrzebuję te dobre rady. Chorobny moment, strasznie chorobny. To nie ma znaczenia twoje radio. Ja wiem, że radio ma znaczenie, ale potrzebuję też radio. Nie wiem, czy mam wiesz, radio, czy zmienię. Masz komplet zwrotnic? Mam wszystko, mam cały system. Ile chcesz za zwrotnic? Kurwa, no Kazik, kurwa, no od ciebie to wezmę tanio, kurwa. No ile? No nie chcę, żebyś zdał. No dobra, no kurwa, Uga, ten szybko. Za ile mi jest? 140. No. Cały system, i to nie mówię o 6, bo ty będziesz miał tam 8 głośników minimum. Tak. Bo ty masz sobrany jeszcze z tyłu dodatkowo, nie? Tylko z przodu, ale jeszcze z tyłu. Wszystko masz, no i do tego jeszcze masz instalację do aktywnego basu. Że mi tam wisisz parę funtów. Ja ci nic nie wiszę. Nie? Nie, nic ci nie wiszę, mało tego. Ja bym się chciał zapytać, jak kiedy ty mi oddasz, co mi wisisz za te jeszcze psy dawne obiecane. Co tu żeś mi obiecał, że mnie oddasz, a mi nie oddałeś. No, a jeszcze do mnie mówisz, że ja ci nic nie jestem winny, Kasia. Nie, ani nawet grosza złamanego. Więc jak chcesz, morda, nie ma problemu, założyć ci system, będziesz kurwa zadowolony. Ej, chwila, i przynajmniej nie wiem, bo jak mówisz, że jeździsz na te masz komplet? Tak, oczywiście mam dwa komplety. No, mam kurwa już z kondensatorami, nie dość, że nawijane są już na mojej maszynce w odpowiednim parametrze, że tych zwojów dokładnie ma tyle, ile ma być, dokładnie takim drutem, jaki ma być dla danego dźwięku, no i high-endowy kondensator. High-endowy, chiński. Oczywiście ja je nawijam. Wszystkie te karkasy, mam tych karkasów jeszcze całe pudło. Jeszcze cały tam gruby drut, a tego. A jak poproszę menadżera, to mi drutów jeszcze naśle. A tam jeszcze zostało pewnie na 10-15 systemów tego drutu, nie? Też za chwilkę będę miał własne race. No. Michał już robi naklejki, robi... Tylko, że tego, to ładnie muszę tylko pięknie obtegować, pierdolnąć hologramy, żeby to wyglądało. Przynajmniej. Nie rozjebiesz mi auta, nie będzie tam. Niczego ci nie rozjebę. Że będą jeszcze głośnik, będzie wszystko pięknie, a tam będzie głośnik. Nie będzie znaczenia. Jeżeli... No, jak go nie włożysz poprawnie, to on będzie harczał. Co? Ten głośnik? Tak, ale słuchaj, ty już za każdym razem, wiesz jak jest Waldek, no tak, to ale są te klipsy, jak jej łamiesz i później... No to nie, no to po to jest widelec, który się pyk. Jaki widelec? Plastikowy. Masz go? Taki, tak, mam te kurwa, właśnie od tych klipsów. Ale to nie widelec kuchenny mówisz, tylko porządny. Nie, ten plastikowy, co se podkładasz, taki klipsy, pyk, oryginalny pyk. Tak. Tak, winasz te klipsy, co by ich nie połamać. No. No to tak. Czasem mi właśnie fork też. No to jest właśnie ten kurwa. Pokaż ten. No nie mam, tu mam wszystkie rzeczy w garażu, w tamtym, bo przecież wrotka zepsuta. Wszystkie sprzęty są tam. No dobra, ale masz to, żeby ładnie. Tak, żeby ładnie ci pięknie tego. No. Ale ja wcale nie muszę to dostawać do swoich głośników. Ja wiem, że jak ładnie. I tak chcesz wymienić radio, tak? Klip, no dobra, chcesz wymienić radio. No to po co ja mam to montować w drzwi i rozbierać te drzwi po kolei, skoro ja to zamontuję za twoim radiem. No i najlepiej to by było. No nie, to najlepiej, tylko ja tak robię. Już nie rozbieram, kurwa, tych boczków. Ile tam miejsca potrzebujesz? Twoje miejsce też jest do chuja miejsca. Bo do tego właśnie instaluję dłuższe przewody. Też, kurwa, żeby ta zwrotnica też, kurwa, ona tam... Tak, ona nie będzie tam latać, tam jest tak zajebiste miejsce na nie, tam jest tabelka, to wszystko, są plastikowe komory, w których one sobie mogą... Jedna jeszcze rada. Weź to obłóż w tą gąbkę, co jak w podróży masz jakieś... Tak, będzie pięknie zrobione. Będą wszystko, hologramy, wszystko. Żeby to nie było twarde, żeby się... No bo tutaj akurat nie mam takiego gotowego, bo gotowe już sprzedałem. Patrz, tą gąbkę, jest taka pianka. Taka pianka, czy jak wysyłasz ten, weź to owiń w tą piankę, w ten, spójrz.
w ten sposób, zaklej taśmą. No to matkę. No, no, no to jest tylko załóżmy, że to tak, ale dobra, żeby tak to wpaść, żeby, że jak jest wibracja, to tam będzie safe. Safe, uwierz mi. Bo jak to będzie, safe, coś tam będzie napierdalało. Nic, Kazik, kurwa. No kurwa, będzie. Satysfakcja jak, gwarantowana. Jak to po prostu wrzucisz tam odkaz, to wibracje, to będzie napierdalało. No, nic nie będzie ci napierdalać. Kurwa, zaufaj wiem, mi, że będzie napierdalać. Ale to nie jest mój pierwszy system. Kurwa, instaluję je zajebiście, tam jest tak fajnie ciasno, tam sobie je po prostu wkładasz, a tam będzie coś, tam będzie coś. Nic nie będzie ci zlepzy, nic, kurwa. Się będzie obijało, słyszycie normalnie, bo nie wyrobię. Inny plastik. Okej, okay, kurwa. No zajebie cię, kurwa. Nic nie musi zajebywać, wszystko będzie cykać, kurwa, profesjonal. No zobaczymy. Kurwa. Ja w każdej jednej taśce. No. A w której nie cykał? A w Michałowi coś sztuka? Michała też? No co, już że on o tym gotuje. Kurwa, już od dawna. To przyszedł, przyjechałeś wyraz na rzeknąć? Oczywiście, ale będzie nim jeździł dopóki system gra. Dopóki system napierdala, auto jest w kurwa wielkiej wartości. Czemu nie masz na przykład na Facebooku fanpage? No kurwa, miałem tego fanpage'a, ale piszą mi, że jest czterokonia, który mnie jest niekorzystne, bo oni też mają te swoje zwrotne i tego nie rozumieją. No dobra, no. To spoko, ale to nie jest jakiś negatywny komentarz, więc kurwa, musi mieć fanpage albo coś, żeby ktoś... No bo wszystkim filmiki kręcić, wszystkim filmiki kręcić, kimkolwiek. Ja nie wiem, czy kimkolwiek się zgodzi na to, żeby kręcić ze mną filmy, ale kogokolwiek potrzebuje do tego, żeby kręcić filmiki. Co to jest, jak to wygląda, jak się to instaluje. Tu masz, mam Przemasa, on się nie rozmawiałem z Przemasem, ale Przemas mówi, biznes na strasznie, on teraz ma to, bo on tam w jakiejś firmie, czym się zajmuje, jakimś kurwa chujami mujami, jakimś, nie wiem, czy, co on tam mówił, jakimś... No, musisz mieć ten, kurwa, no musisz mieć jakąś miejscówkę, gdzie ludzie, wiesz, coś piszą i cię zobaczą. Weź na Facebooka, załóż, kurwa, markę, Facebook page. Cheers from Germany, welcome. Kurwa, no musisz mieć coś majs. Deutschland, über alles. Ja. Kurwa, no to właśnie o to chodzi, że ja fanpage'a mam, ale chcę ją tam zamieszczać, morda. Kurwa. No jak co? No kolejnych klientów, kolejne wrotki, kolejne klienty. Ale jak ja jestem sam i sam to robię, to kiedy mam to kręcić? Przyjeżdża chłop, mówi do mnie, kurwa. Zdjęcie, cyk. Andy, kurwa. Przetipo, nagrać dźwięk, przetipo. No to nagraj, weź, kup sobie profesjonalny sprzęt do nagrywania dźwięku, no nie do nagrywania dźwięku, taki wiesz, żeby mierzyć kurwa jakość na przykład dźwięku. Zwykłe urządzenie to jest na przykład, nie wiem, jak telefon, jakość dźwięku, przed, cyk, decybele, czy jakość dźwięku, numery przed, cyk, po, cyk, numery, no tak, tak, no. Co? Tak, tak. Żeby wyjaśnić ludziom, co ty robisz. Jak ty robisz, odkrywasz radio, cyk, proszę, pych. Myślisz, Kazik, że dobra, kurwa, mam pomysł. Wystarczy okay, pokazać na fanpage'u kilka, kurwa, wykresów, żeby oni zrozumieli, co to jest. Okej, no. Jak ty będziesz mi instalował moje filmiki... No to nie, ja będę ci instalował system, ty zrobisz film. Dobra, to posłuchaj. Nagrasz film. Ja wezmę Przemasa, Przemas przyjedzie, ja jak po niego zadzwonię, on przyjedzie na te parę minut, bo to będzie dla niego parę minut. My będziemy gotowi, on przyjeżdża, dla niego parę ujęć, on się zwija i ty wtedy montujesz ten system porządnie, ale dla potrzeb filmowych, pyk, małe objaśnienie, jakiś diagramik, to by przeszło. No właśnie, no. Tylko trzeba coś takiego nakręcić. Ja takich rzeczy nie robię, no to co, jak mam system teraz? Nie mogę robić tego i od razu trzymać kamerę. To jak będę Kononowi tu kurwa lampkę, na gumkę zrobię z kamerką, kurwa, i będę opowiadał całe te. Patrz, to kurwa, palce Polacy są bezczelni. No są. Dałem Frycowi, kojarzysz Fryca ten od rowerów w Cardiff? No. Dałem mu rurki, kurwa, żeby pospawał solidnie rurki od namiotów, które wiesz, te rurki się łączenia. Już chyba 2 tygodnie temu. On mi mówił, że kurwa, za dwa dni będzie gotowe. Już minął 2 tygodnie, kurwa, rurki gotowe, a on dałby się radę zrobić przelew może? Sorry, ale była, ciśnie mnie o hajs. A dałbyś radę zrobić, kurwa, może rurki? Rurki nie, no, morda. Nie da rady rurki, ale czy ty byś mógł zrobić hajs? No, ale żebyś mi hajs mógł dać. A rurki dałbyś radę zrobić? Kurwa. Nie, rurki nie. Dobrze, ale pieniądze wyślij. No, kurwa, Polacy, nie? No, Polacy w UK. That's a Polish UK in UK. Co tam pisze ta mordy?
No, no to... No, każdego życie dopierdala, wiecie? Nie, też ostatnio, kurwa, nie oszczędza, powiem szczerze. Cię życie sztęgę dopierdala, bo żeś zaniedbał, kurwa, te swoje, kurwa, markandy. Zero reklamy, zero, kurwa, jakiegoś... Kurwa, zaniedbałeś to. Sam jestem, kurwa. No, kurwa, no, nawet widzę najgłupszych, kurwa, kondomów na YouTube i on nakręcił filmik o kondensatorach, kurwa, i na końcu pisze, że patronetem tego filmu było to, kurwy, ludzi. Że ten, wszyscy oni się dołożyli do realizacji filmu, kurwa, o opornikach czy kondensatorach. I jak sobie myślę, to jak ja mam to zrobić profesjonalnie sam? Jak ja nie umiem tego robić? Czy jak ja byłem dzieckiem, nie było komputerów, nikt mnie nie uczył tego. Ale streama umiesz zrobić. No bo kurwa. Zrób streama w aucie. Robiłem, są, były te filmy, ale zostały... No to nie rób tego streama, tylko nagraj to na telefon, dobrą kamerą. Masz dobry telefon? Masz dobrą kamerę? Nagraj to ładnie, ja ci będę trzymał kamerę. Ta twoja jest way and enough. Na początku nie potrzebujesz profesjonalisty, przemasa mu płacić za to. To mówię, że nie potrzebuję, że potrzebuję kogoś, tak byś ty na przykład, o... Będę ci zakładał system, ty kręć ten film. To ja to będę kręcił. Właśnie to chodzi. Żebyś zakręcił i wtedy masz wszystko pokazane. Dobra, mam pomysł. Będziesz od razu wiedział, jak jest wszystko montowane. Mam pomysł. Czy ci będzie tam stukać, czy nie stukać. Czy wymagasz pianki. Jutro przyjadę tutaj z karawanem. O kurwa, gdzie ty chcesz to zmieścić? Co? Karawan. No kurwa, przecież studenci są kurwa out. Ja wiem, no ale tak jest. Tu już nie mieszkają studenci. Muzyni. Tu się wprowadziła owca. Albo z owcą. Ukraińcy. Nie ma Ukraińców. Nie ma. Dobra, sami czarni. Markujemy karawan gdzieś tam na dole, gdzieś na dole go zabezpieczę, nikt nas nie zapierdoli. Zrobimy. Po drodze, tu właśnie po tej drodze jest z boku, gdzie jest. No jest, co tam? No, tam jest trochę miejsce. No, British Gas czy Welsh Water jest tam właśnie taki plac. Karawan, zrobimy jutro filmik z autem. Jak montujesz ten, ja ci zapłacę połowę jutro, połowę za parę dni. Mogę ci dzisiaj zapłacić. Mogę ci dzisiaj zapłacić całość, ale kurwa mówię. Nie ma problemu. Chcę przytrzymać bridget na co najmniej 5 dni. Okej, nie ma problemu. Ja nie mam. Przez 5 dni co najmniej nie wrócę. Nie widzę przeciwwskazań do uprawiania sportu. Skoro. No. Zrobimy auto, ci zapłacę kurwa. No chuj, zapłacę ci tą stówkę, żebyś miał, bo nie masz. No ale co chciałbyś? To na chuj zapłacę ci całość, żebyś miał pracę. Chciałbyś naprawdę mieć system w tym karawaniku? No i w karawanie system, tak. To już. To jest właśnie pole do popisu. Jak załatwisz mi karawan, to ja go wystawię, jak go zrobimy i ja nakręcę ten filmik i zamontuję i wystawię ten karawan z twoim filmikiem, jak mu montujesz. No nie system, ten system. To go puszczę spróbuję go puścić, bo za 4 koła. No za 3, 500 funtów. Dobra, systemy dźwięku są bardzo drogie. A ty będziesz miał tam głośniczki zamontowane, zainwestujesz. Ja go nawet nie chcę sprzedać za 2,5. To jest tak zajebisty karawan. Teraz, żeby mieć ten karawan, to musisz zapłacić faktycznie 2,5. Jak go sprzedam i żeby mieć ten sam, to ja teraz będę musiał zapłacić, będę musiał dołożyć do nowego, żeby mieć to samo, co mam teraz. To był taki strzał z tym karawanem, bo go... Ja kupiłem tylko ten karawan, żeby odebrać namioty, kurwa, z Devon. Dosłownie, kurwa, z tam, gdzie ty byłeś na promie, z Devon. Ja pojechałem najpierw po karawan. Z tego, kurwa, i najpierw pojechałem po karawan. Tylko po to kupiłem ten karawan, żeby odebrać, kurwę, namiotów. Bo gościu umarł i jego syn sprzedawał dla wdowy to wszystko, co tam on miał, więc za grosze. Więc musiałem to jakoś wszystko wpakować, więc patrzę, tam jest karawan za... Kurwa, za 1600 on był. Wchodzę do tego karawanu, widzę, nie, kurwa, muszę użyć mojej magii, żeby zbić cenę. On był za 1600. Mówię mu, nie, człowieku, nie, ja go nie biorę. On mówi, jak to go nie bierz? Nie, kurwa, człowieku, co, spójrz na te okno, kurwa. Mówię, te okno są ubożonego dywanem. Tam nic nie było, zero drewna, pogniłe. A widzę, że łatwiej, ale mówię, że nie. Spajt, że kurwa, musiałem kupić ten karawan, bo musiałem odebrać te namioty. Mówię, nie i chuj. Mówi, jak to nie? No kurwa, człowieku, to nie jest to, co nam w opisie. On mówi, no może trochę nie jest. A ja widzę, że jest, mam pole do opisu. Dam ci 1200. On mówi, że nie. On mówi, że nie. Mówię, to chuj. Wsiadam do auta. Dobra, człowieku,
1300 kurwa jest twój. Dobra, spoko, jest git, cykiem. 300 funtów obinę. A to był taki zajebisty karawan, że chuj. No, to już czasami się kurwa. 300, mówię, za 2,5 tysiąca kurwa ludzie się pytają, mam karawan teraz. Oczywiście, grzybował o karawanie pogrzebał. A ja go nie chcę sprzedać za 2,5 tysiąca. Bo jest zajebisty, kurwa, go no, zrobił kurwa, panie, kurwa, tak się wyspałem zajebisty, teściową matkę nie? Swoją wszystkich no. Przewiozę, kurwa. Nawet szpagra. Michał też był w tym karawanie. Czarną karocą odjadą w zapomnienie. Jest zajebiście ocieplony, zajebiście izolowany. Jest, kurwa, a, nie mogę. Mówię ci, chata na kółkach. Na kółkach. No na nie kole. No, zajebisty jest ten karawan. Chata na kole. Podoba mi się ogólnie, ten camping jest kurwa. A tam na kole. To, popatrzę fajnie. Też chciałem takie coś sprawić, no ale. Zmija pokrzyżowała moje plany. Mówi ci, tam mnie wyjebie, kurwa. Nie chcę, kurwa, wypierdalam. Mam pokój, mam wszystko, mam pokój. Ale daj mi spokój z kobietami. No a jakby mówię ci, jakbyś mi zamontował kurwa ten systemik, ten gościu, co by. Kubal, możesz kupić! Ten gościu jest systemem 3D. Kupisz systemem 3D zajebisty karawan na wycieczkę do Polski. Pojedziesz sobie na wakacje do PL-u, kurwa, i będziesz miał zajebistą przyczepę. Bierz, no. Kurwa, tanio, no. Jak masz. No tam by, no, no. Myślisz, co takie, no. trzy koła, co to jest, za pieniądz? No, no nie jest jakiś, kurwa, wielki pieniądz, kurwa. Jasne, człowieku, ty, ja mówię ci, ta przyczepa jest, kurwa, genialna. Tak, właśnie oglądałem zdjęcia i w sumie... Przyczepa jest genialna. Że, kurwa, no... Pff, to jest największy, największy gabaryt, jaki możesz mieć na jednej osi. To 1300 funtów go kupiłem. No, czyli bardzo duży, bardzo długi, co dziwacznie wygląda, bo no, ma tylko jedną oś, to nie? Jest 8 metrów, kurwa. No, no, kurwa, taki długi, tylko jedna ośka, nie? No. Nie, no ale spoko, bardzo zajebiste. Lekki, kurwa lekki, człowieku. Nie, moje auto, moje jak auto będzie coś widać. Moje coś auto widać, nawet nie czuję, ten... że go ciągnę. Naprawdę? Tylko jak jest na chopku, to czuję, wiesz, tak... Takie, no, że ja mu cię hałuję, a potem... No, no, a potem tylko na chopku czuję jego masę. Wiesz, bo to ten cyk, takie, wiesz, no, jest hamowanie. Pokaż to z tego. Co kocie? Co ty kocie? Chodź tu kosie. Ty kosie, niedobry kosie, ty kosie, wiecznie głodny kosie. Gdzie on, bo karmi. Kosie. Jeden połóż to jest dla niej nichuja. No wiem, dostajesz ryż, tyle szreży. No, karmi. Ja to już bym się dawno zesrał. A patrz, a takie będą moje granaty dymne, albo... No dobra, granaty, ale pokaż na razie tego. Chyba. Zajebita, mówię ci. Lodówkę mam, kurwa, wszystko tam, no, chatę na kół. Chatę na kół. Chatę na kół, kurwa. Prysznic, kibel, kurwa. Umywalka. Lodówka. Cały. Czekaj, do tej. Kurwa, dziś tu powinno być, nie? No, dziś powinno być. Kurwa, nie. No teraz jest, kurwa, się nazywa jakoś, kurwa, Smart View, albo kurwa coś. Smart View, widzisz, kurwa, jakiś kurwiało, co tam, kurwa, kurwa. No dobra. Mówić, jest wielki, kurwa, jest fajny. Kurwa, będzie widać. Dlatego nie chcę go sprzedać. Nie będzie widać. Ale tysiaka taki... miecia nie mieć. Tysiaka miecia nie mieć. Takie coś, może oddalę jeszcze, będzie tu się ostrość poprawić. Nie, no pięknie, to ci wyślę na Messengera, to... Tak? No, wyślę Messengera. Wyślę Messengera, będziesz miał? O, kurwa, sam kapzel zniżył się, by obcować ze swym ludem. Siema, kuzyn. Co tam mordo u ciebie? Kuzyn? Dawno mi nie było, oczywiście. Kuzyn z Dolnego Śląska. Tak? No jak? No ja to... Dlatego fajny jest internet, że możesz pogadać z kuzynem od takowo, możesz... Dokładnie, kurwa, bija no, ludzie nadużywają ten internet do jakiegoś, kurwa, no. Jakiejś propagandy, kurwa, wszyscy, ja pierdolę. To Kazik wyśle do mnie, a ja wyślę do ciebie, bo Kazik Teges, chyba że Teges. Chcesz do Kazika, bezpośrednio, to ja powiem do kogo i Teges. No to by odeślę. No dobra, to ja odeślę. O, karawany zajebista sprawa. I tak naprawdę, czym mniejszy, tym lepiej. Bo im większy, tym znaczy, że albo ciągniesz, no jak masz, ja mam trójkę dzieci plus dziewczynę, więc
Już masz trójkę dzieci? No. Ja pierdolę. Emilio się urodził 7 miesięcy. Emilio, Esteves, kurwa, ja. Kazik, trójkę dzieci. Jak masz sam z dziewczyną, to dosłownie im mniejszy, tym lepszy, bo się wszędzie się wciśniesz, nie ma problemu, a jak zrobisz błąd, to zawróceniem karawanu z takim dużym, no jednak jest problem. Ty jeszcze nie przyszły mi, żeby sesjać. Widzisz, mój message jest tak zjebany, ten telefon jest tak zjebany, człowieku. Tak? No, mój ci, kurwa. Deszczę ci jak przyjdą, bo na razie nie dojśli. Ja no wiem, no nie bym wysłał. No to może zaraz dojdą. Ale nie, no powinno być od razu, nie? No tak. Bo ten filmik od razu przysłał, żeby wysłać ci filmik do zarobienia. Czekałem na niego z 2 minuty. No wiesz, poszło przecież, no jest Messenger. No jest Messenger. No to zaraz może dojdą. No jak zaraz może, kurwa, dojdą. To jest kurwa łącze. No ale Kazik, no niestety szpęgiec jest. Moje coś kurwa. Szpęgiec jest tą, no, frazą zastrzeżoną. Mówię ci, mój telefon kurwa jest tak spierdolący, kurwa, co chwilę connecting. O ten pel jeszcze nawet pojawił. Daj mi. Że spać nie poszłeś? Do Wi-Fi. Masz Wi-Fi? Mam, a co nie masz tego? No to proszę połączyć. Nie. O kurwa. Nie ma. Mam chujowy sygnał, więc... Mam nadzieję, że to będzie ten... Gdzie masz router? Prim? Albo ten. No to weź spróbuj. Znajdę nazwę network. Nie, no tamten, no bo to jest z podpisem, że przyszedłem, zrobiłem, zwyciężyłem. Jak się nazywa ten network? No, jest Virgin Media. Ja się mam. Tak. Najlepszy zasięg, nie? O, ty kurde, normalnie wykończysz się od tego dźwigania. Trzeba sobie czasem mordę odpocząć. Być dużo ciężaru nie ma co dźwigać, bo się panie przedźwigać i jeszcze się przepukliny dostaniesz czy coś. Co, czy żaden dźwiga? No, ale za duże. Nie może to... Stawy, kurwa, Stawy nie nadążają i chuj, kontuzja na życie, kurwa. Właśnie jest to, kurwa, że za dużo dźwigasz. No. Czy ty nie będziesz Schwarzenegger, kurwa. No, na chuj to, kurwa. Ja. Zdrowie się zniszczysz. Prędkość i, kurwa, no, szybkość, no. I, kurwa, i agilność. Zwinność, i, tak. Zwinność, a nie siła. A nie tam, kurwa, i, kurwa, mięso, a potem się nie podrapiesz z tyłu. No, zresztą, kurwa, po takich ciężarach to w ogóle nie będziesz mógł nic zrobić. Czemu się nie połączyło? Jak się nie połączyło, to tego jest, to jest drugi. Kurwa. Nazwa systemu była... Nazwa była ta 6.1, ale coś musiałem spiętować. Czy to było ten? Nie, bo jest jeszcze to. To nie może być network ten sam chyba, nie? 6.1. Gdzie to kurwa jest? Al sorte... No czekaj, połączone. Połączona? No nie, kurwa. Mój telefon zjebany, patrz. Połączono, a się kurwa... Kurwa, gdzie jest drugi kod? Bo ty masz jeden, a jest kurwa drugi. Przed chwilą go tu kurwa miałem w rękach. O, bo jeszcze jest ten. Nie wiem, który jest który. Nie no, ten, no nazwa Wi-Fi Network 6.1. To do tego się 6.1, no to ten. No to musi działać. Jak podróż dopisać dobrze. Telefon jest pierdolony. Był skakowany już tyle razy. Kamera już nawet nie potrafi się zoomić. O, kurwa. Córa się teraz już nim opiekuje. To jest mój córki telefon już. Spójrz na to. Gierki już wiesz. Już. Ile już twoja córa ma lat? 4. O kurwa. Ty wiesz, że pisze? Normalnie pisze, czyta. Normalnie ja piszę smsy. Cokolwiek napiszę, to ona to przeczyta. Cokolwiek napisze po polsku czy nie, czy... To co? Mówisz, że koty na Facebooka? Dawaj, na Facebooka 200 lecą. Kurwa. Jeszcze jasne. Te takie śliczne. O, tu Ganymedes. O, tu moje Ganymedesisko. O, to Ganymedes. 200 Facebook marka. Jeden z czterech kociąt. Daj pół godziny nie, i będą... Tylko nie pazurki. Pazurki out. A ja 4 lata kurwa pisze, czyta. Pisze na maszynie. Kurwa, eseje. O łacinie. Nie, moje dzieciaki naprawdę są kurwa super no, skurwa mądre. To Ganymedes. I koordynację mają ruchową zajebistą. Emilio no. 7 miesięcy, a już kurwa się szpina. No już ci daję. Już masz.
Stękasz, ukłota, stękasz, ma. Dobra. A tu jestem ja, mówię, czarna Kalisto. Zobacz, jaka jestem śliczna. Taka jestem śliczna. Taka jestem. Za jakie siano pójdę? To co, Kubola, przywieźć ci kota? Pójdź. Ale fajne. To ona akurat. Ona? No były cztery i tak mówię, a jakie nazwać, mówię, a wszystkie przypominały Księżyca i Jowisza, więc jest i o Ganymedes. Nie, dałem, tylko wsadziłem ją w klatkę w odpowiedniej chwili, już wiedziałem, że już się pokłada, że tak jest. Ładnie wyścieliłem klatkę, zaciemniłem, pach, poszedłem w cholerę, wróciłem, już było po wszystkim. Ja jestem, kurwa, mówię ci, wystaw za 300, pójdzie za 250. Zawsze patrz, jak wystawisz za 4, to zawsze musisz być za 4 niż 350, pójdź od razu. Jak wystawisz za 200, pójdzie za 150. Ludzie zawsze będą. No wiem właśnie, że już masz dochodę. Dawaj, rób zdjęcie, jak ci pokażę Facebook Market. Ja mam Marketplace. No, rzucam. Mówię ci, mówię rzucić na Marketplace. Dawaj 200. Dawaj 200, do jutra sprzedasz kurwa wszystkie. No dobra, doszło, dobra, to przekazuję. No to poszło. Poszły wszystkie zdjęcia. Z karawaną? No. Kurwa, ty łodzi, ty karawan. Jestem tak z tego dumny, kurwa. Kurwa, czy zakupuję jaki kurwa kiedykolwiek zrobiłem. I to stawkowało mi się. A ty w ogóle wiesz, co się stało z twoimi psami? No. Co się z nim stało? Oddajemy. Zabrali, dobra, je do zabrali, ale. Do schroniska, odwiedzałem. Nie pozwalali mi ich zobaczyć, ale dawałem im jedzenie, ich ulubione jedzenie przez 2-3 miesiące. I po trzech miesiącach Jasmine and Juliet poszły do jednego gościa. Kurwa. No. Żeś mi tej Julii nie zostawił. Kurwa, no. Znaczy nie Julii, Jasmine, bo tak w sumie Julka to była stara, nie? Czasami widzisz. Kurde, mogłem cię podnieść. No bo młoda chciała zostać. Tak? Jak wtedy co, no widzisz, wtedy co przyjechałeś, nie? I kamarad był tu, żeśmy pili, żeś puścił te psy do domu. Juliet podeszła do ciebie, a ta prosto do mnie. I kamarad mówi się, a już każda przyszła do swojego pana. Ja już wtedy mówiłem, że tak pokazał, jest. Jakbyś mi pokazał, że faktycznie ci zależało na tej Juliet, to no zależało mi, no, już to na tym się mówić. Przyzwyczaiłem się do niej, no ale bo no. Chociaż żeby starą zabrał. No to mógłbyś tak powiedzieć. No mówiłem, sobie starą został. Nie, ty musisz mieć parę. Ja chciałem mieć parę. No właśnie o to chodzi, no to na te było gadki, nie? Że kotki tu wstaw, tak jest. Normalnie na Facebooku jest. Trzeba umieć podejść człowieka. A tam podejść, nie podejść, no dobra, tobie nie zależało na tym, żeby je oddawać. No, i to było to, że. Ale nawet gdybym ci nie pokazał. Jak widziałem ciebie i kamrata tego gościa, kurwa, tego Marcina, kurwa, tego kurwa bulldoga, kurwa. Ale to nie mój pies. To nie mój pies, nie miałem prawa się odzywać co do tego psa, ale też dużo temu psu też poświęciłem swojej uwagi.
Też z nią wychodziłem, też się z nią bawiłem, też poświęcałem jej czas. Nie była obojętna, ale w większości wypadków, no to co miałem ingerować, to nie jest moja, no i mój pies. Tak jak ktoś mówi, a jak się chce z nią pobawić, ale on na przykład mówi, dobra, idź, nie oświruj, idź się tam połóż. Byś wykazał to, że chciałeś tego psa, że chciałeś... No czy mówiłem, że chcę, tylko chodzi o to, że... Ale nawet jeżeli... na zewnątrz. Ja nie chciałem, żebyś trzymał jej no bo obydwie, na zewnątrz. No, przecież obydwie miały iść tam. Tam im wystrzeliłeś, no tam tak, miały... No ale czasami, no wiesz, to... chciałeś... No, większość i tak spędzały w domu, myślisz, że tą dziurę tutaj kto to wygryzł? Kurwa, jak mi przyłaziły o 3 nad ranem i kładły mi łapę na plecach, kurwa, żebym wstał i się nimi zajął. No to chuj, no to stawałem i siedziałem z nimi. Ten pies był zajebisty, on był taki... To były mądre psy, nie? To były no to właśnie, to były, że były bardzo mądre psy. Mądre, nie? To były mądre psy, nie ten taki jeden burdok, kurwa. To były mądre psy, one tylko ci dały znać, jak ktoś faktycznie chciał. Wiesz, tu kurwa to... Ci posługują to... No bo tamte to się lubiły wypiekać. No, kochałem. On sobie też był zajebisty, z wąskiem mam mnóstwo kurwa zdjęć ze spacerów w ogóle. Jak ona targała te drzewa i w ogóle... Nie no, to był zajebisty pies, tylko że ona miała ten problem, że była chora. Na co chora? Nie, trudno powiedzieć, że miała jakieś alergie i ona wiecznie, wypadały jej włosy i w ogóle się jakieś strupy. Oni tyle pieniędzy, co wydał czasu, żeby się unieźli po weterynarzach, tyle tabletek, co ten pies jadł. Kurwa. To jest wcale kupić jakiegoś kurwa, jakiegoś kurwa, jakiegoś... No nie wybierz z pierwszej ręki. Bo on się zajmował tymi psami w ogóle. Powiedział, że lata w tym siedział i w ogóle. Chciał uszy. Co kocie? Kody najlepsze. No. Kody są najlepsze. Widzisz, jak masz psa za grube pieniądze, to masz przejebane. No bo kurwa człowieku myślę, pies nie potrafi pociągnąć tak, że chuj, no. Wtedy masz. Także widzisz. Bardziej niż kurwa kot. Masz kota, masz wyjebane. No. Kot był za 5 dyszek, więc jak coś kosztowało 5 dych, nie może cię kosztować zbyt więcej. No ale nie wystawaj go za 5 dych. Co? Jak go wystawię za 5 dych, go sprzedasz za 2-3 dyszki. Mówię ci, no dobra, wystaw go za 2 stówy. Tamte sprzedałem za po 50, bo były dzikie. Nie sprzedawaj tego kota stąd. Jak stąd? No stąd, bo będą widzieć, to są, wiesz, dzikie koty. A jakie mają kurwa być? To nie są dzikie koty, ten jest ten no, i ojciec też jest nie jest dziki. Wystaw kota i na przykład sprzedaj go, niech Sztęgesowa go sprzeda, kobieta niech go sprzeda. A tam kurwa, tak jest. Normalnie przychodzą żreć te koty, nawet niech wezmą po 150, niech żrą. Chcieliby się ich pozbyć, że nie chodzi, żeby mnie na nie zabawiać. Ja wiem, ale ludzie chcą... No to dobra, ale te koty są razu są śliczne. No dobra, byś zobaczył te pierwsze. Urodziła dwa od zgniłego nosa. Słuchaj, zgnił wystaw, nos był dziki. Dobra, słuchaj, urodziły dobra, się słuchaj, dwa dziki. Wystaw te koty za 200 i ja je sprzedam. Ja to mówię ci, 5 dni będę tutaj, kurwa, mul beton. No ty kurwa. Bo muszę kurwa przetrzymać. Się opierdolę. Kurwa, mam nadzieję, że wytrwam. To leci grube ja streamowisko. Będę karawan przyprowadzę, będę kaczyło w karawanie moim. No właśnie, nie? Pies za grube pieniądze, on niestety grubo kosztuje. Może nie przejedź, bo to chuje ma problemy. Tak jest, no. Zaćmy kurwę roboty, więc zobaczymy, no. A masz kota, masz wyjebane. Pójdzie sobie, jak nie dostaniesz liść, to pójdzie myszy na łapie. No! Nie chuj, od tego kurwa jedz. No. Nie? Kretem nie pogardzi, taka upoluje. No typowo, nie? Zdolna jedz. Drapieżnik, a nie kurwa patrzę. No właśnie to jest to, że ja nie chciałem mieć kota w kurwa cioty, że będzie tylko wertalkowa i wszędzie mi włosy zostawać i kurwa będzie mysza przebiegnie, a ona... Wykastrowałem mojego kota. A ona spojrzy i później ją złapie. Ja mam jedynego niewykastrowanego kota na całej ulicy. No i dupcy wszystkie. Ja sam zastanawiam się, czy nie zostawić sobie kurwa któregoś. Bo mam dwa tego, kocury i dwie kotki. Kurwa, już mnie podrapałeś, mi swędzi ręka, bo już mnie podrapał te kadę. No tak, no ale to już jest chyba zrobione. Jak po wojnie? To chyba jeszcze normalnie powojennego karawanu nie widziałeś. To jest w Szanghaju o jednym jaju. Właśnie już miałem zjęgane... Wiesz ile karawany stają teraz?
Wyśle karawany stają taki, wiesz, że skakujesz i jedziesz na wakacje? Tak, właśnie tak. Kurwa, człowieku. Kampelbany. Nie, ten garaż, kurwa, sprzedał, kurwa, ten, Volkswagen, tę trójkę. Ten stary, kurwa. Człowieku, rdza, aż się wszędzie rdzało się. Za 4000! Gdzie gadasz? Za 4... Kurwa! Jak on odjeżdżał, my go co tydzień waletowaliśmy, żeby go jakoś tam, kurwa, trzymać w formie, kurwa, poliszu. Za 4000, ja jebie. Ja też myślałem, że to jest właśnie, kurwa, motorhome. To nie wiem, bo to, ja, to jest ten karawan taki mobilny. Rdzanardzyk, karawan, motorhome, kurwa. Tylko trzeba go czymś ściągnąć. Ale ty go nie będziesz ściągnął tą taczką, którą jeszcze nie kupił. Nie, ja mówię o tej... Bo ci padnie uszczelka pod głowicą. No. No. Ja się kursiną. Ja się kursiną wybrałem, kurwa. Ty, dlatego mówię. Do Włochu się wybrałem kursą. Dwa takie sprzedaliśmy. I umarła. Mówię mój Czekowi, kurwa, ona tam się tym amatorką zajmuje, stolarką. Kurwa, kupić wana, takiego fajnego wana, że wiesz, 100 tysięcy przebiegłem już jakoś życiem, kurwa, nie trupa. Zrobić go na camper vana. Za 5 tysięcy, kurwa, od ręki idzie w sezonie, zrobić go zimą, w sezonie... I na lato... I na, kurwa, szczęgę zrobi Marka Handa. Siopiery dole. Zwrotnicę, no tak... Czy tam jeszcze nagłośnienie, telewizor, o wszystko Boże, to podłączę, kurwa. 5 koła z ucałowaniem ręki, panie. No, i jeszcze przy okazji w dupę. Kurwa, człowieku. Camper vany. Teraz ty, byłem tydzień temu w Pembrokeshire. Dosłownie myślałem, że wiesz, że zajadę na parking bez bukowania, bez niczego. Oni mówią, że kurwa, nie, kurwa, chuj ty, jestem bez miejsca, kurwa, 10 w nocy, kurwa. Myślę sobie, kurwa, ty, zaraz dupa się zatrzymała, o, to ja zamienię, słuchaj, macie może jakieś miejsce, o, tak, no tam zaraz popadnę. Mówię, dawaj numer, kurwa, dzwonię do gościa, trzeba było jechać do tego, do Antonego. No chciałem, co za daleko, bo nie byłem jeszcze aż tak daleko, żeby go znaleźć. Oni podobno sprzedali tą farmę. Zrobiłem Google, szukałem, oni sprzedali tą farmę podobno. No bo mieli proces mieli sądowy. Co, kurwa, tam to się grubo działo. No, Roman nie, opowiadał, proces, kurwa. Proces sądowy mieli jakieś i pewnie się stało. I weźmy wygooglować Anthony Cole Farm, to znalazłem artykuł właśnie w gazetach, że w sądzie byli. Ja pierdolę. No. No to mówię, zjechałem na parking, kurwa, ty tutaj zaraz poznałem farmera, zostałem u farmera na sajcie. Kurwa, ty, karawan, no mówię ci, karawan, piękna sprawa. Z trójką dzieci, kurwa, ty, podłączenie do prądu, kurwa, ty, no, piękna sprawa, ty. I gościu mi mówi, właśnie do tego sajta mówi, że ty patrzy dookoła, faktycznie. To co mi mówi, kurwa, on mówi, że those days, no any models caravans when you hook them. Most of them the RVs. I say no. I say loads of them. Still loads of them. But you don't see them much often on the road like you know, wandering around. They usually now most of them static. You can see them on the motorway going back and forth, but then you know, renting place, sick poof, and they know wandering around like me without place booked. Yes, yes. And then he said, no, there's no more on the road them now. RVs, and I look around, and I see horse box transformed to RV, normal van transformed to RV, and proper RV, and then another horse thing is transformed to RV. Loads of them, faktycznie, ludzie cokolwiek możesz przekształcają do RV. To właśnie do tego, żeby sobie mieszkać tam, nie? No! Już nie konie będą się wozić, ja tam no. Będę mieszkał. No, bo! Dlatego te karawany, kurwa, wiesz, za psi chuj możesz kupić za 500 funtów. Jak umiesz je odrestaurować fajnie, cyk, malować walet, stolarka, kurwa, za 5000 lecą. No może nie, za 3000 lecą. Czaisz? Kurwa. Ty, no jak mówię ci, jak ja zobaczyłem, jak on idzie za 4000, ten tata... Ten kurwa to był chyba nawet te trójka, kurwa, transporter trójka, bo ludzie kochają te Volkswageny. Tylko i wyłącznie mi się wydaje, że dlatego on poszedł za tyle, bo to był Volkswagen. Jak to był Ford, to już by nie poszedł za tyle. A Iveco Fiat jego brat.
No nie wiem. Ale to był Volkswagen i to wiesz, ikona. Nie no, faktycznie kurwa, no ty. Ja tam nie wiem, ale... Wystawiaj tego koda na tego Facebooka, człowieku. No, o, i rano będziesz już miał odpowiednie jest wiadomości. Europa? Europa bielutka, o. Taka jest tęsknica. Zajebisty ma te kurwa te... No ale tak jest. No. Pokaż mi. To jest ona czy on? To jest on. To jest on. Kodno, to, że ja dałem im nazwy wedle wyglądu. Ten wygląda jak Europa. Czyli nie ciągnij, nie ciągnij. Bierz te pazury ode mnie. Co kocie? Ty też chcesz naroczni? Chodź, chodź. Tak. A ja swoje wezmę na rączki. O. To moje małe kocięcie. To moje małe kłosie. Takie kłosie. Kłosie. Lecę z tymi włosami. Nie? No i kurwa najładniejszy z nich wszystkich. Kto? Ten? Io. Io? A fajne imię. Io. No bo to jest... Jakie mają imiona? Wszystkie cztery księżyce Jowisza. Najbardziej główne. Io? To jest Io, bo jest najbardziej kolorowy. Nie mówię, Io, to będzie Io i... Europa. To jest ta biała. Europa. Ganymedes. Jak? Ganymedes. Czyli szaro, popielaty ma kolor Ganymedes. No i czarna Kalisto, bo Kalisto jest czarna. Kurwa, z białymi akcentami. Jak tak spojrzałem na te cztery księżyce, jak one wyglądają i na te koty, mówię, kurwa, daj im imiona i sprzedaj im z imionami. Z imionami pójdą za dwie stówy. Wiesz, jakbym im kupił najpierw te takie obrosty. Zajebiste imiona. Io, Europa. No właśnie cztery księżyce i Jowisza. No spoko, no co? Sprzedaj je właśnie w ten sposób. W ten sposób, no właśnie, że je wystawię z imionami, nie? Nie! On da kucika. Fajna jest. To wsza. No. Jak ma imię? Wsza. Wsza. No i... w sumie to mówią na niej Marysia, na nią mówisz mi, ale... Fasza, no. Ale dla mnie to jest moja wsza. Fajny kolor ma takie, kurwa, takie złote. No właśnie, taki jak Io cały. Dokładnie ma ten samo łączenie. Dokładnie te same ma ten. Ale zajebiste imię Io. Kurwa, to jest, zmieniłby nawet imię na Emilio na Io. No co, to daj mu na drugie Io. Już ma. No, tak pójdzie do bierzmowania, to bez... Ten za 300 nie? No, tamten piękny jest, nie? No. Moja też jest ładna, ale... To jest dziki ale, kot. No, ale fajnie. Najlepsze, no kot powinien mieć kurę, tak naprawdę dziki, no, a nie kurwa, nie jest taki, że ona się lubi mi zgoli. Czasem mi przyjdzie się, bo mi zgoli. Ale tylko na chwilę i zaraz tak jest, nie? To jest ślicznotki. Ślicznotki, o, jakie to. Ta też jest śliczna, nie? No i też podobno to ma. To jest właśnie to, że teraz wyruchał ją mnie dziki kot. Tu przyłaził taki piękny kocur, nie wiem, czy to jest kocur, czy ten, albo piękny to umaszczenie, jakby ten ją mówię wydupił, to będą koty piękne. Bo za pierwszym razem wydupczył ją dziki, zgniło nas. Zgniło nas, przyłaził taki biały dziki kot. No sąsiad wziął, obydwa. Jak go zobaczył, tak, obydwa. Coś jest z nim nie tak. Nie, bo za pierwszym razem była młodziutka. Więc urodziła dwa, więc ja się wcale nie musiała rodzić więcej. Ale to były dzikie koty. I obydwa są dzikie do tej pory, mówi, że ja pierdolę, te koty są jednięte w łeb. Ale one od razu wyglądały dzikie, czyli jeden wygląda jak krowa, czyli biały w czarne łatki, jak krowa wygląda, a drugi jest cały biały, z kilkoma tam szarymi akcentami, co ona wygląda tak jak on, jak ten ojciec, jak ten zgniło nas. Mówię, to te koty, to kurwa dzikie będą mi nieładne. Ale jak zobaczyłem tego, mówię, o, ten jak wyrucha, to będą kocięta piękne, nie? Takie jak Debes. No i wyszły, nie? Ten właśnie Ganymedes, o. Ojciec sam wygląda. Ganymedes? No. No to tak wyglądał ojciec. Aha. A to po ojcu poszedł, no. Po ojcu poszedł. Tak wyglądał ojciec. Taki właśnie szaro, ciemno-szaro taki właśnie. Jeden po ojcu, jeden po matce, jeden po sąsiedzie, a ten czarny to ja nie wiem. Spoko.
No i sprzedałeś pierwsze? Po 50, bo są dzikie koty były. Przyszedł sąsiad i dał sztówkę i zabrał je. Ale tamte nie mogły być więcej warte, bo przede wszystkim nie były, nie były ładnie umaszczane, nie? A ten co, skąd ma tą kocicę? Z Merfylu przyjechała, z czystej patologii. Została wyrwana z rodziny patologicznej w Merfy. Gdzie mieszkały żule, szury, kurwa, krakerzy. Jako młoda, krakerzy i ten. Nie no, malutko mi ją przywiózł, nie? No bo tam gdzieś tego z jego, tam mieszka w tym Merfy, ona kiedyś pojechała, ona też tam te kotki. O, chcesz kotka, chcę, a on mi dobra, chcę, biorę jednego. No, koty są tego zajebiste, że późno i... I on tam pojechał po tego kota, ale z krakiem mordzie ją otwierał, ja to jest, kurwa, łaza, kurwa, gładko. W chacie był cały czas? No, mówił, że po kota, a bierdę, kurwa, bo mnie wytrzymać z nią nie mogę. Świruje, nie, ale to jest typowa patola, nie? Jak i dom szurów, no to już z takiego domu jest ten kot. O, koty mają tą tendencję, że im twardziej, tym bardziej, wiesz, bardziej no, takie są. No, ta ze mną też, są zajebiste, ja też lubię. A ta ze mną ma bardzo lekko, no. Bo ona ma ze mną dobre życie, bo jej niczego nie narzuca. Nie każe jej siedzieć w domu, nie każe robić jej tego, nie każe jej tamtego. Robi co chce. Chcesz, przyjdziesz do mnie, nie? To spierdalaj. No, chcesz spać, to śpi tam, to śpi tam, coś się połóżę tam. Koło chuja, no. No, koło chuja mi lata, gdzie ona się i co ona robi, nie? Wygląda bardzo czysto, bardzo, kurwa, zajebisty kot. Nie no, bo dobrze dostajesz reć, kurwa, nie tego, i... Dobry kot, no. Nie zaniedbuję jej, no to jest ładne, nie? Nie zaniedbuję mojego kocula, bo widziałem, że pchły ma, bo dzisiaj go sprawdzają rano. Muszę go kopać. Hmm? George. Oczywiście, że kota można kopać. No, nie kopałem go chyba kurwa z pół roku. Kurwa. No, koty zajebiście są. Widziałem ostatnio na podłodze kłaki, kacie, to wypierdalaj na zewnątrz. No, no tak samo jak kłaki, nie? To najlepiej pierwać do wanny. Wykąpać i wszystkie te kłaki spłyną, nie? Cie pane małe. Jako to zajebiste. No, no. No wyobraź sobie, kurwa, jak ludzie mają na przykład kurwa tego gepardy czy jakieś kurwo. No czy w sumie to ja to bym tego. Te cheaty. No. Kurwa. Czekaj. Potem kurwa. Te cheaty są najlepsze do ułaskawienia, kurwa, takie wiesz, takie. Bo ja też no, cię. No widziałem, że ludzie mają kurwa kota. Mają tylko tego średniego. Na kanapie, kurwa, sobie leży. Mogę sobie przypomnieć kurwa nazwę. Mi się wydaje, że no jak wiesz, jak jakiś tygrysa, kurwa, wiesz, od małego jakimś tam, wiesz, jakimś tam kurwa specyficznym kurwa jedzeniem, to kurwa to. Rybami nie... najlepiej. To czym? Rybami. O, mi się wydaje, że no. Rybami to nie będzie chciał polować na tego, bo tylko będzie chciał rybę. No. Nie będzie ciebie widział twój zapachu jako no, kurwa. No ja dlatego właśnie, bo ryby śmierdzą najbardziej i mają najwięcej właśnie no, fermentów i tego. No. Dlaczego miałby? Ja kiedyś pamiętam kurwa, jak byłem mały i ci kurwa Świadkowie Jehowy przychodzili i oni dawali te obrazki, gdzie ludzie z tygrysami, z tymi kurwa niebezpiecznymi zwierzętami obcowali. No tak, ale to jest mit. To jest ich mit, jak będzie wyglądało rajskie życie w raju na ziemi. Że będzie panował pokój między ludźmi a zwierzętami. A. Że oto jagnię będzie spoczywać obok lewa samego, a między nimi będą się z nimi bawić małe dzieci. To co lew będzie jadł? Nie mam kurwa pojęcia. Moc Boga. Ja myślę, że oni będą wpierdalali. Ja po prostu pił wodę. Ja po prostu uważam, że... Zapomnijmy, co będzie jadł w tej historii. Ja uważam, że w wirtualnej rzeczywistości Matrixa ten lew nic nie potrzebuje jeść. Bo jest wirtualny. I tak dla mnie wydaje się przyszłość tych Świadków Jehowy. Że to będzie na zasadzie, że o, ktoś nam stworzy, Bóg nam stworzy wielką jedną neurosymulację, ale nie będziemy więzieni jak nie, w Nie, no bo słuchaj, będziemy może ta historia ma po prostu inny punkt widzenia. Może no bo trudno mi powiedzieć, lew, czy... Po prostu lew jest po prostu najedzony i czemu miał... No dobra, jak lew jest wyżarty, to nie będzie atentek. Po prostu to jest symbolika, po prostu, jeżeli... Lew jest najedzony, nie ma powodu zabijać małego jagnięcia. Tak, jest najedzony, więc może to jest czas mówienia o dobrobycie, że będzie tak dobrze, że nawet lew nie będzie musiał wpierdalać jagnięcia. No tak, no to po prostu jest historia. No gdzie jest pokazane czarne, lew ale... jako pan korporacyjny, co tylko by dusił wszystkich siano, no i biedny to jagnię człowiek, który musi na to wszystko zapierdalać. I że przyjdą takie czasy Jehowy, że właśnie lew nie będzie musiał kurwa zabijać jagnię. Doić. I chuj, wytłumaczone. Zapraszamy do następnego epizodu Kazika i Tengesa. Tak. Kolejne bajki z historii to Kazik i Tenges. Ja pamiętasz, gdzie my wylądowaliśmy? Kurwa. No, kurwa. Ty, poczekaj. Poczekaj chwilę, bo kurwa. Lata życia, panie, kurwa. Ty, bo nie. Poczekaj chwilę.
bo mam coś na sumieniu. Ty masz coś kurwa na sumieniu, masz dużo na sumieniu, że aż się dziwię, bo mam coś na sumieniu. Że ty sobie o sumieniu przypomniałeś. Kojarzysz Zygiego? Zygi z Cardiff? No. Co on robi? Jak go kojarzysz? Kurwa Zygi. Kurwa. Nie wiem co on robi. Zygmunt Zander. Fitness? Klub? Kurwa kulturystyka teraz? Zygi kurwa. Zygi? Ten murzyn taki mały? Nie, Polak. Kurwa ten co się pytał czemu robię to mapy. No! Ten... Jest, mam go. Masz go. Kurwa. Wiesz kim on teraz jest? Nie? No skąd mogę wiedzieć? Ja go tylko wtedy wiesz, widziałem. Że jest mistrzem świata w kulturystyce? Nie, no skąd kurwa? No, jest mistrzem świata. Pierdolę, tak się przywują na patentach ta... Spengesa. No, to chyba był number two, który faktycznie... Sorry, że number two, ale no dobra, to był number two, bo pierwszy to był ten Filipińczyk, a no. Drugi to jest... To no jest właśnie Zander. To jest właśnie... Chyba on to uświadomił sobie, chyba on to robił i teraz jest mistrzem świata w kulturystyce. Dawaj na Facebooku i dawaj Zander Team. Szyba, że kurwa, no przecież panie... Był mistrzem świata w odpowiedniej kategorii oczywiście, nie wiesz, nie tej największej. Mistrz świata w kulturystyce, tak. I pamiętasz, jak my to mu mówiliśmy, kurwa? No to pamiętam, jak on sam przyszedł, to ja mu nic nie to mówiłem. Ja mu też później to w parku mówiłem. Po prostu tylko on sam do mnie podszedł i mówi, a czemu ty robisz? To nie jest ten. No okej, okay, to nie jest ten, nie mówimy o tym, to nie jest ten, to nie jest tam ten głupek, to nie jest ten. A to nie ten głupek? Nie. To jest ten, co do klaty przyszedł? Nie, co tam to nie, nie, nie. My go nie poznaliśmy na siłowni. Kurwa, nie wiem, czy go pojawi. To gdzie dobra, myśmy go poznali? To jest moja wina. Ja to powiedziałem jemu w parku z Kapim i z Cycem, jak byliśmy kurwa z Kapim i Cycem. No, on był tam, on... Kapicycy uwisieli mu kasę za kurwa za jaranie i tam się kurwa skumieliśmy i ja go znałem wcześniej i tam się i mu to wyjaśniłem i on teraz jest Zander, wpisz Zander Team. No on się teraz wiesz, po jego synie nazwał Zander Team. Healer, no on się. No, Wojciech, to jest chyba Wojciech Healer. Nazywa Wojciech Healer. No. Ja mu w parku to powiedziałem przy Kapuim i Cycu i patrz jak wyrósł. I to chyba jest number two, który kurwa, nie bezpośrednio ty mu przekazałeś to, ale ja mu to powiedziałem, zdradziłem tajemnicę zwykłemu kapiszonowi na początku, chyba to uświadomił sobie i patrz jak wyrósł, skurwysyn. Skurwysyn, jebany. Pierdolę. Jebany? Ja mu to powiedziałem w parku przy Cycu i Kapim. Ty, Jacek, Bogdan, Basza, no. Grzywocz, ja tu przecież Kasztanowy, mówię ci, Majcher, ty kurwa uwierzysz, że ten, moja wina. Że ten prezerwatyw jest kiedyś dostarczony. Moja wina, ja mu to i to... A tam, ale kurwa. Dobra, ale patrz, nie jest głupi, on nie był głupi. Dlatego mu to powiedziałem, bo chciał to usłyszeć. Jakby nie chciał to usłyszeć, to bym mu tego nie powiedział. Czaisz? Number two. To jest twój sukces. To jest twój protegowany. I jak się do niego nadem, to powiesz mu... Zapytaj go o ten kciuk, czy wie. Założę się, że już wie. No już wie. Zapytaj go, czy wie. Jeżeli ty mu to powiesz, to ty powiesz mi, że Kazik ci to powiedział. I kurwa, to jest twój protegowany. Pierdolona mać. Mało, ta linia świadczy o tym, że wie. Zobacz go na Facebooku. Kurwa. Ma jeszcze jeden trademark. Bo gościu jest mądry. Bardzo go lubię, gościu jest mądry. Ja jestem głupi, kurwa. Wiesz, jaki jest kolejny jego trademark? Wiesz, jaki profil ci kulturyści prezentują swoje mięśnie? Pokaż mi, jak oni prezentują swoje mięśnie. To jest nieludziwe, bo ja nie wiem. No patrz, mniej więcej oni prężą te mięśnie, żeby są pozy, tak? Są pozy tutaj, tak? Jakoś, ja nie wiem, no. No, to są pozy, tak? Żeby odpowiedni mięsień prezentujesz, więc odpowiednia poza. Tak, odpowiedniej pozy. Jego trademark, czyli jego huk, wiesz jak on to robi? On robi więcej niż ci ludzie, co dotychczas robi właśnie te pozy. Wiesz jak on to robi? Tak na przykład jak, wiesz, taki bardziej taki, no, taki, czy, bardziej, jeszcze, że, jeszcze. Taki płynny, że no, wiesz, że taki bardziej... No, nie wiem, tak się bardziej składa do tego, wiesz, jak on się wita, jako
jedyny zauważyłem, nigdy wcześniej nie zauważyłem tego. Wiesz, jaką się widzę z publicznością, z tymi, co wybierają, kto najlepszy? Tak, o, spójrz. Zauważyłem to, patrz. W ten sposób. Spójrz to. To jest, wiesz, wiesz, to jest? To jest, tak się kłaniali samurajowi, jeżeli oni nie chcieli zejść do Bao. Spójrz, noga do tyłu i spójrz. To oni robili to tak, o, jakoś w ten sposób. Ci kłamiesz, kłaniali się, ale postura prosta. On to robi inny sposób, on to robi swój własny. No. On to robi, dosłownie, zobacz na Facebooku, jak on się prezentuje. Swój własny styl robi. Ej, kurwa! Jest zajebisty koleś. Robią ludzie karierę. No! No i Polak. Mistrz świata. Patrz, o, i teraz się wziął za boksowanie. No, jak już urósł, to za co ma się brać, nie? No. To jest jak już się ma mięśnie, to fajny już się... Fajny koleś, lubię go w chuj. Z czym boksować. Lubię go w chuj, kurwa. Ostatnio napisałem go, się najebałem i mówię, napisałem go po prostu po paru latach. Good job, buddy. Dobra robota, majster. Masz to. A mówi, co, o co chodzi? A ja mówię, no masz to, dajesz radę, majster. No to o tym, co właśnie mówiłeś. O, no patrz, pan jak on się zaprezentuje. Już patrz, się widzisz? Zaprezentował teraz. O, widzisz to? Cyk, nikt inny tak nie robi. Jego własny podpis, tak jakby wiesz, trademark. Dlatego wygrywa. No faktycznie był najlepszy z wszystkich. A widzisz, jak ładnie się prezentuje? Patrz. To mówię właśnie, że tak. Patrz, pięknie. Pięknie, perfekt, piękno, kurwa, ideał. No kurwa, stary. Czemu się kurwa nie ses? No fajnie, no fajnie wygląda. Nie no, wygląda kurwa spoko. No. Ale proszę, jak to ludzie kurwa robią karierę, panie kurwa. Raz, dwa, trzy. Mówię, to jest twój kurwa protokół, bo ja stwierdziłem twoją tajemnicę jedną. No i dobrze, no. No nie, no jasne, że... Niech ma, bo... Ty z tego nie skorzystałeś. Ja niech ma, nie się cieszy. Ja z tego korzystam, wiesz. Może ten Filipińczyk skorzystał z tego też, no, ale to nie było dla niego. To nie było dla niego. Nie, bo on nie chciał kulturystyki, on chciał tego, ale chciał mieć lepszą klatę. Więc ja mu tylko pokazałem, co ma zrobić, żeby mieć lepszą klatę, nic więcej. I on mówi, że o, zajebiście, jednak to faktycznie działa, poprawiło mu się tęgierz. No i dziękuję bardzo. Mniej więcej ja tam on nie oczekiwał, on nie chciał tam ani barków robić, ani kurwa. No bo nóg ani bicepsa zapierdalać, nie? A nie do kulistyki. Ale patrz, jak Pudzian kurwa. Nawet nie pamiętam. A Pudzian dostał w pierdol od Szpilki, tak? No! To co, Szpilka napierdolił Pudzianowi? No! No, to bo wiesz co, Pudzian pobił Szpilkę. Bo jeden i drugi dawał się zawsze bić. No nie, to nie najmniej. Poczekaj, tak o. Bo mi się było tak, mi się było tak. W pierwszej rundzie Szpilka chciał coś mu tam, wiesz, zrobić. To mu nie poszło po planie. Pudzian go chwycił, to co robi Pudzian najlepiej, wyjebał go na nim. I to masa. To ci pokazałem, to może nie pokazałem tego, bo ci nie wysłałem. Pokazywałeś to. A ten tak o. Jakby Pudzian już jest 13 lat w MMA. No ale ten jest grubo też Szpilka w boksie. No ale Szpilka nigdy nie leżał na plecach i się nie musiał bronić, więc słuchaj, Pudzian 13 lat w MMA, to już powinien wiedzieć, jak już leżysz na kimś, i Pudzian miał tę pozycję, leżysz na kimś, okej, okay, to już wiedziesz, powinieneś wiedzieć, co robić, jeżeli skoro już leżysz na kimś, a nie te młotki głupie, takie... No. Nie chciałeś mu zrobić, on mu nie chciał zrobić krzywdy. No, tak tego, no, że jak to... mu chciał go zrobić krzywdy, to by to go napierdalał, bo tam jest zadowolony. Łokciem mu na zęby, na wszystkim, kurwa, i by wyklepał. No, wystarczy, że go trzymał, go napierdalał. Nie muszę go napierdalać, mówię, wystarczy, że mu łokcie na zęby, na oczy, na wszystko i on by odklepał. Jego masa by odklepał. Słuchaj, jakby Pudzian chciałby mu zrobić krzywdę, to by zrobił w ten sposób. Jeżeli byłby doświadczony, to by zrobił tak o, patrz, ten co leży tło, Szpilka, wystawiał ręce tak o, do góry. To ten zamiast go napierdalać bezskutecznie tymi młotkami w pysk, on się nie bronił, on miał ręce wyciągnięcie Szpilka, to ten młotek powinien go znokautować, jakby chciał. Tak, on go nie chciał znokautować. No bo jakby go chciał zakończyć, to on by powinien robić tak. Patrz. To wszystko panie jest na podobne. Ja wiem, że widziałem już. Jeżeli on by chciał go zakończyć, to powinien zrobić. Patrzcie, jak powinien to zrobić. W ten sposób chwycić jego ramię, jego rękę,
tutaj cyk i armbar z jego masą, no. Od razu by odklepał szpilka, od razu. No ale od razu, nie ludzie. No ale on nie chciał go wykończyć. Pudzian chciał przegrać, więc on pozwolił mu wstać w tej szpilce. Jeb, kolejna runda. Widzowie, hura, hura i szpilka. Widzowie zadowoleni i wszyscy zadowoleni. Kolejna runda i szpilka wykończył Pudziana nokautem bokserskim. Ja pierdolę. Bo szpilka jest bokserem. Kurwa, no a kim? No i wykończył, no i szpilka, no i piękna ustawka, kurwa. Pudzian jest sprzedajny, dlatego, kurwa, Pudzian był mistrzem świata, kurwa, kulturystyki. Bo on sprzedał to, on był kupiony, kurwa, on nigdy nie był mistrzem Pudzian. Pudział był sprzedany, kurwa, nawet nie ma żony, dzieci, kurwa. Bo on jest gejem. Jest gejem. No, nawet pewno, no, zwykłym kurwa pedałem. Dlatego właśnie, bo nie ma żony, nie ma szpilka dzieci. Szpilka tak samo, kurwa, zawsze, mamy zawsze tak się samo. Obraca wokół spoconych ten facetów wasz, kurwa, na siłowni. Ten wasz, ci wszyscy, kurwa, celebryci, wasi celebryci, to są, kurwa, klauni rzymskiego cyrku. No. Kurwa, żeby odwrócić waszą, kurwa, uwagę. Tak, to kurwa, są współcześni gladiatorzy. Żebyście przypadkowo nie robili to, co, kurwa, jesteście dobrzy. Żebyś przypadkiem nie robił tego, w czym jesteś dobry. To jedziesz, kurwa, zapierdalasz, kurwa, bierzesz samolot i lecisz, kurwa, żeby oglądnąć, kurwa, walkę ustawioną z góry, od dołu. Z góry, kurwa. Od dołu. Ja pierdolę. Dobrze powiedziane. No. Te wszystkie mecze, kurwa, futbolowe, kurwa, wszystkie walki, wszystkie teraz to ustawione. Messi sprzedał, Argentyna sprzedała mecz podczas futbolu, kurwa, Mistrzostw Świata, a teraz, parę dni temu dostał przelew z Saudi Arabia. Miliony dolców. Za co? Messi sam. Sam jeden Messi dostał miliony dolców od księcia Arabii Saudyjskiej. Ciekawe za co? Być może za przegrany mecz Argentyna i Arabia Saudyjska? Nie no, za przejechanego psa. Bo on psa podobno przejechał. O, no pewnie tak. Pewnie tak. Nikogo to nie interesuje, założę się. A kogo ma tam, kurwa, interesować? No, wszyscy, rzymski cyrk. No. Wygooglujcie, kurwa, rzymski cyrk, co to znaczy, kurwa. No, to jest właśnie to, o czym nam kłamała nas historia, że ci gladiatorzy tam umierali na chwałę Cezara. A tak naprawdę to wcale nie umierali, kurwa, tylko się napierdalali. Ludzie zapłacą, kurwa, w kurwa, no, żeby zobaczyć ustawioną walkę, kurwa. A jak to, ale by co było najważniejsze? Bo mamy tkali do Pudzian walczą z nim, kurwa. Że oni się pili na śmierć i życie? Dwóch nieudaczników, no, by się pili na śmierć i życie. Na śmierć się nie ma, ale super. Prawda, nie? To bym faktycznie tam był. No i dobra, nie? Ale gdy dochodzi do tego, że ten go ma zabić, to ci już nie, łaski dla niego, łaski, bo to jest nasz zawodnik, nie można go zabijać. I domagali się łaski od tego, a oni nie pójdą za to, żeby go zabić. Bo to był show. Ale no dla mnie to, że mieli kobiety, pieniądze, jakby chodzili tam po prostu umierać, to daj sobie spokój, no jaką miałbyś mieć sławę. Jak za chwilę z kimś spotykasz, bo cię ktoś zabije. A tu chodzi o to, że jesteś, idziesz na gladiatora, że to demokracja! A! Jeżeli większość pokazała, że tą, żeby żył, to faktycznie tak. Cesarz wtedy miał ostatnie słowo. Ostatnie słowo. Albo tak, albo nie. Albo nie, to była władza, nie? No. Tak albo nie, wyobraź sobie, że tak albo nie. Wyobraź sobie, wszyscy krzyczą. Zabij, 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 zabij! A ty zaczynaje. Nie, on nie wypowiedział. On robi tak. Dobrze. Dopiero. Tak. Wtedy powiedział to. Dlatego kurwa Nero był kurwa chyba najlepszy. Oni wszyscy tych robią.
dalej ci sami. To są ci sami ludzie. Nic się kurwa nie zmieniło. To co się miało zmienić? O, widzę Morty, że tak jest. Zło właśnie odstrasza bardziej ludzi niż do siebie przyciąga. To tylko biedny Kubol został chyba sam. Jedynie już na tym streamie. O, już tylko sam zostałeś, morda. Trzy lajki poleciały. Panie, coś się dzieje. No, a jak jest jedna osoba, to znaczy, że szatan się mną nie interesuje. W ogóle. No. Że Pudzian pisał tam scenariusze i jeszcze występował jego sobowtór. Pewnie cyfrowy. Pewnie cyborg, nie? Model 101, kurwa. Dlatego był taki silny jebany. I wygrywam. Jej, Pudzian! Jej, Pudzian, kurwa. A że subów mało. Ja pierdolę, ty no proś przestań. Przecież to była ustawka, kurwa, wszechczasów, kurwa, ty. No. Że Pudzian go nie wykończył w parterze, to jest, kurwa, no to jest porażka. Po 13 latach, kurwa, napierdalanie ludzi, kurwa, tymi jego jebanymi młotkami. To wypijmy za zdrowie tych, którzy jeszcze nie dotarli. Wszystko przez to, że straciłem kanał, Wendy Szpęga. Przez Kazika pewnie. A tam przez Kazika. Mówię, nie? Przez dupy. Streamów, kurwa, jak my się spotykamy w Owo. No to czy tak jest. Albo odtaniamy sekrety, kurwa. Nie wiem, po prostu przysłali mi wiadomość, że usunęli za pornografię. Czyli nie wiem, może się my tu ruchali, a nie pamiętam. Bo jest, kurwa, w ogóle dla mnie to, jak czytałem, to wie, co on tam mi pisze. Za wielokrotnie powtarzającą się pornografię i inne treści, kurwa, pornografię. Jakie treści? Jaką pornografię? Ani żmija to cycków nie pokazywała, ani dupy. Jaka, kurwa, notoryczna pornografia, nie? No. Męski świat. Internet nie jest w stanie tego, kurwa, temu sprostać. Tak, oczywiście. Mogę się odwoływać, ale odwołanie jest takie, że fraza Andy Spengler została zastrzeżona. Możesz się odwoływać, ja się odwoływałem. Nie. Ja się odwoływałem. Podobno zwrócili mi jeden film, ale nie wiem jaki, bo tylko napisali mi, że przywracają mu film na YouTube, ale gdzie on, kurwa, jest i co to za film, do tej pory nie mam pojęcia. Pisali mi oczywiście tam z menadżerem, żeby tak jest i w ogóle, no dobra, już zmienię te treści, już nie będzie tego, oddajcie mi te, kurwa, naprodukowane filmy. Ale doszli do wniosku, że jednak doszli, stwierdzili tam fakt, że... własność. No, że chuj z tobą, Szpęgiec, kurwa, no. Ogólnie za bardzo, za bardzo kontrowersyjne treści, może jak założysz sobie nowe konto, to ci się Teges. No. Wszystko, a tu, wszystko taki chuj, jak teraz, sobie, no. Teraz jest, będę jeszcze gorszy, kurwa. Jak kiedyś zadzwoniłeś do, na przykład, do faktycznie serwisu, żeby ktoś ci coś przyszedł naprawił albo coś takiego, teraz wyobraź sobie tylko Facebook albo na przykład wyobraź sobie kto operuje twoim e-mailem? No. Kto? Twoimi danymi. Zadam wam pytanie teraz. Kto operuje twoim mailem? Szybko odpowiedź, kto nas słucha. Według was, kto operuje waszym mailem? E-mailem. Albo na przykład. Słuchajcie. Albo na przykład Facebookiem. Myślicie, że to jest osoba? Nie, to nie jest osoba. W Outlooku, na przykład jeżeli macie e-mail Outlook, to się okazuje, że wszystko jest zautomatyzowane. To jest komputer, AI, ten wasz ulubiony AI, jeżeli ulubiony, jeżeli nie, to spoko. Łodźwierdzi. A może spoko, a może nie. Nieważne. Nie nam oceniać, my nie oceniamy niczego tutaj, nikogo. Więc wszystko jest zautomatyzowane. Spróbuj zadzwonić do Facebooka. Facebook jeszcze, do Facebooka jeszcze się możesz dodzwonić. Do Google też się dodzwonisz, tam są jeszcze ludzie, ale na przykład Microsoft... Zapomnij. Tach! Wszystko jest zautomatyzowane. A wiecie, że tak jest. Rozmawiałem z wujkiem Google i powiedział mi, żebym się od niego odpierdolił, bo on nie jest Alexa, tylko asystent Google i nie ma z nim nic wspólnego. Kurwa. No to, jak może automat też, może też, mi coś też, takiego też powiedzieć? Też prowadzić technologię, gdzie ja na przykład nie udostępniam asystenta. Dawno cię nie było. Tuż tak jest mówić o asystencie Google. To może być niebezpieczna sprawa też, albo i bezpieczna. Zmierz, nie mam oceniać. Niby on jest od doradzania, od opowiadania kawałów i w ogóle. Na przykład tego, on mówi, Pawełek, powiedz jakiś kawał, nie? A ten opowiada nam jakiś suchar, nie? Ty, no ja wam opowiem kawał. No. Macie kawał? Chcesz kawał? Mojego 5-letniego syna? No.
Okazało się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo śmieszna osoba, bo już zakawała mi w wieku 5 lat. Co się stanie, jeżeli samochód wjedzie do wody? Się utopi. No, samochód się nie może utopić. No to utonie. No nie. Też nie może utonąć. No samochód nie utonie. No, nawet jak pójdzie na dno, nie utonie. No dobra. No co się stanie? No nie wiem. Się zamoczy. A samochód się zamoczy, to się na pewno. No funny or not? No tak, fun. Co kocie? Pięcioletni chłopak, a dosłownie parę dni temu skończył. Zeszły wtorek skończył. No dzieci to się teraz tak szybko rozwijają, ale co z tego? Jak zaraz przyjdzie im okres otępiającej edukacji, ja bym miał. No i od rodziców zależy, żeby zostać jakoś na jakimś torze, żeby no. To tak samo ja patrzę na tego pizika, jak się za niego nie wezmę, to no, nie będzie z niego zbyt dużo, nie? No nie. Mówię ci, pójdzie albo jakichś chujowych kolegów pozna. No chujowych kolegów to już ma. No. No ale na szczęście, że... Chujowi koledzy zabiegają... Dajcie bardzo. No, zajebiste no, sobie, nie? Chujowi koledzy w młodym wieku zabiegają rozwoju własnego intelektu, własnych zainteresowań. I ojciec zamiast pozwolić przebywać z ludźmi przypadkowo poznanym, powinien zabrać dzieciaka na jakieś treningi, na jakieś zajęcia i żeby dzieciak na wiele różnych cokolwiek dzieciak zdecyduje, powinien zabrać je i wtedy i po jakimś czasie, po dwóch, trzech lekcjach, po każdym treningu, różnym treningu, dziecko powinno zdecydować, przy czym chce zostać. Jeżeli później, po jakimś czasie, chce nawet zmienić zdanie, chce dalej próbować, rodzic powinien go tam zabrać. Tak. A nie mówi, a pierdolę, znowu te twoje kurwa zachcianki. No. Albo rób to, co ja ci każę. No, masz to też, to też by było, to też jest, to jest, na, rób to ci każę, jest okej. Okay. Jeżeli ojciec robi coś, na przykład, nie wiem, stolarstwo i potrzebuje ucznia i na przykład ma 10-letniego syna, który kurwa chce iść z kolegami, a ojciec mi mówi kurwa chuj, jak mi, dopóki skończymy robotę, kurwa, to nigdzie nie idziesz. Czaisz? I wtedy gdzieś jak kurwa, nawet jak się nie chce się nauczyć, to i tak się nauczy. Jak ja się nauczyłem kurwa od mojego ojca elektryki. Jak byłem gówniarzem, kurwa, ojciec mnie tak właśnie zabierał, kurwa, ja... Tylko nie chciałem, bo i tak wiedziałem, no, ja i tak wiedziałem, kurwa, więc nie musiałem się, kurwa, jakoś się nauczyłem, kurwa, wyssane z mlekiem matki, ty albo, właśnie, kurwa, DNA z ojca. Jak się teges, to teges i w ogóle, najbardziej... to w sumie wyraz ma blisko do ciebie. Też mógłby przyjechać na grilla. Ogólnie byłoby i w ogóle całe te... Sorry, że ci przerwałem. Spokojnie. Bo nie chciałem ci przerwać. Spokojnie. Ale przejebane jest, że to, o czym dzieci teraz nasiągają, jest po prostu przepierdolone, jest tego za dużo. Nie, to... Patrz, co widzę. Zawsze było, jest i będzie. Dlatego musi być mama, ojciec i ojciec, który, albo i mama, który wiedzą ktoś jedno, co robi. Co robi, nie? A nie, że drugie, jedno próbuje zrobić coś, a drugie oskarża, ja to jedno, że robi źle. Brzmi, nie mogę tam tego zrobić. Najłatwiej jest zmieniać coś, co jest... Bardzo dbałem. Tak jest, ty, ja muszę mieć ten kurde, ja wezmę ten korn, ten rdzeń. Pochudzi. No zobacz. Gdzie moja katana, kurwa? Kierna maczyna. Dobra, dam ci katanę za ten rdzeń. Jeszcze mi też katanę, przecież mówisz, że się połamała. Moja katana, teraz wciskałeś mi, że się połamała, więc mi odesz... Połamała? No, ja mówię, gdzie moja katana? O, ty ją połamałeś. To ty ją połamałeś, bo się ode mnie pożyczył dawno temu i jej nie oddałeś nigdy. Nie pamiętasz tej katany, co mi oddałeś, a potem... No jak ty ją wygiąłeś? Jak pożyczyć? To ona była moja! Ty mi ją dałeś, a potem pożyczyłeś ode mnie, ja się pytam, Kazim, gdzie moja katana? A ty mówisz, że się połamała. Ja mówię, że się połamała. Tak, że się połamała w chujami, że już jej nie ma, że to tandeta była, żeby pierdolić to tam w dupie. W dupie mi tam jest, no to za trzynikę było. No nie, no kurwa, to moja katana jest do chuja, kurwa, to kurwa. Twoja katana wygięta, kurwa. Może niech będzie nawet i kurwa zgięta w naleśnik, ale to jest moja katana. Dobra, to ja ją pożyczyłem, ja powiedziałem, dopóki nie kupię swojej nowej, to kurwa, to ja ją mam. Dobra, spoko. Ostatnio, kurwa, przez to też kurwa się zaczęło. Żelandor, dostała wiedzieć Żelandor. Jak masz taki piękny karawan? I to jedziemy do Jorku. Ja go odciąłem, kurwa, ostatnio się najebałem trochę.
odciąłem go tą kataną, kurwa, żeby go naprawić, kurwa, żeby skrócić. Żeby skrócić, że Randall, tu pierdoliłem nim kataną. Dobry jesteś, kurwa. Jak, że co? Że nie, że wziąłeś katanę i gdzieś go, kurwa. Miała, że Randall takimi fajnymi badziewiami, że to wisi jak wiesz, poskładany, kurwa, na jakieś nowki łańcuszki. No, wiesz, kurwę tego i wiesz, dzieciaki, jak podsadzałem te dzieciaki, bo jak podsadzałem na przykład Lili albo Niki, te potem Żelandor, to tak fajnie, wiesz, tak takie, kurwa. No ja wiem, o co chodzi. I oni tak, wiesz, takie, kurwa, mesmerizer, kurwa. No i oni zaczęli to chwytać i się zaczęło, wiesz, rozpierdalać. Już ten Żelandor już nie był taki, kurwa, już wisiał jakąś tam posklejany, jakieś chuje moje dzikie węże. I on zaczął haczyć, jak, kurwa, przychodzę za każdym razem, to on haczył mnie, kurwa. No i się parę dni temu najebałem, kurwa, wiesz, ćwiczyłem, kurwa, kataną tutaj, bo mam nową, teraz mam nowy, kurwa, no miesza z tym, no i kurwa, i haczyłem tą kataną, kurwa, mówię, nie, no to musi być wyżej, muszę to naprawić, kurwa, muszę się tym zająć, no i wziąłem, kurwa, kurwa, krok do tyłu, no i ściąłem ten Żelandor, kurwa. No, naprawiłem ten Żelandor, tak jak powinien być, jest równo, pięknie, ładnie. Wyżej, bo ściąłem go, żeby go podciąć, żeby go było. I naprawiłem go, kurwa, dwa dni później, kurwa, ale przez dwa dni miałem, kurwa, kurwa, o rozjebany Żelandor, który mówi, że ściąłem go, żeby go naprawić, kurwa. A no. Tu chuj, jeszcze pretensje. A poszedł jak, kurwa, dbam o ostrze, nie tego ty, kurwa, dbam o ostrze, bo mówię, że zawsze jest ładnie wyprolowany, kurwa. No. Ostrze? No, z tej nożyczki. Halabardy i pilniczki. Posłuchaj. Wedle samurajskiego stylu życia, jakość ostrza odzwierciedla twój styl życia. Aha. Moje jest ostrze, ostry, to jedziesz ostro. Moje ostrze jest zawsze, no może nie zawsze, ale jest proste. Ty. Moje ostrze jest proste, nie tak jak twoje, kurwa. A tam, kurwa, co się tego stało z tą kataną? Butelkę tylko próbowałem rozciąć, ale no, nie dała rady. No nie dało rady, bo to jest, kurwa, to nie jest do cięcia. Na streamie, ale już nie ma tego cięcia, streamu. Ja tu, kurwa, do cięcia. Ciaj, ciach, cyk, cyk, cyk. To jest do cięcia soft object, kurwa. Jak nie jest naostrzony, no to na pewno nie było o butelkę. No plastikową. No normalnie tak. Na streamie też, był no teraz. Tak. Butelka poszła po stole. Nie poszła. No dobra, nie poszła i później ostrze poszło po stole i nie po stole, wygięło. Bo ta butelka była tutaj. No to dlaczego katana wróciła? Dlaczego katana była tak, kurwa? Dlaczego mnie ostrze było? No potem każdy chuj, co to był, to się, kurwa, nie obawił. Ja mówię, kurwa, mi tego nie dotykały. Predolone prezerwatywce. To ale przecież oni są wszyscy rycerzami, kurwa. Bo... Świętego zakonu ten dla już. Kurwa, urodzeni z mieciem, kurwa. Słuchaj, nawet jeżeli nie umiesz ciąć, to nawet katana ci nie przejdzie przetnie butelki. No skurwa, właśnie o to chodzi, nie? Jeżeli nie umiesz ciąć, to katana oryginalna ci nie przetnie tak, butelki. Tak, dokładnie. Jak zamiast nie ciąć, to ty ją po prostu odpychasz albo rąbiesz. A miecz to no, nie jest właśnie, do rąbania. To jest to, że to było rąb, panie. No. Rąb? Ale no, skupiłem się. Katana musi przejść, to musi być cięcie, a nie, kurwa, rąbanie, kurwa. Ludzie tego nie rozumieją. No bo tak jest, no, bo masz tego karawana. No. Jedziemy do mordy na grilla? Gdzie? Do Jorku. Kawał drogi. Jedziemy. No kurwa, to ja pracuję. No ja też. Gdzie? U ciebie. Kurwa. Jak mamy razem... A co tam, co w tym Jorku? No co, no jedziemy do mordy? Na grillę, wódkę? Co to jest ta morda? No to jest Kubola, toś mu zdjęcia wysłał, karawana. Zaprasza na grilla i wódkę. Ja wiem, gdzie jest York, ale no wiem, że to są stare budynki, fajnie byłoby tam pojechać. No właśnie o to chodzi, że fajnie byłoby do mordy pojechać, jeszcze przyjedzie wyraz normalnie o Gadeszu i będzie biba w chuj. Kurwa, no ale co my zrobimy, to ja zrobię z robotą. No to właśnie to, że z robotą, tak, że dwa dni nas nie będzie, no to. Kurwa, pewnie nas nie będzie 5 dni. A tam. Aż chyba tyle wódki nie ma, kurwa. Pamiętasz, jak pojechaliśmy? Pojechaliśmy do Luton tą. Czy my pojechaliśmy? Fieściną. Fieściną. No, mieliśmy tylko jechać i wracać, nie? Kurwa, no, pamiętam. To był dobry, co? Piękne czasy, kurwa, piękne czasy. Teraz, kurwa.
To Fieścino, byśmy... Tak jest, kurwa, pamiętam, że ciebie zostawiliśmy, kurwa, naszą podróż. Kurwa, na siłę, nie pamiętam, jak mówić, kurwa, tak jak my byśmy, kurwa, z powrotem wrócili, tak, kurwa, na... No właśnie, żebyś, kurwa, wrócił. Ty, a, poczekaj chwilę, kurwa, zapomniałem. Jadąc tutaj, kurwa, zatrzymałem się, kurwa, musiałem się wysrać. Ty, nie mogłem się wysrać, jak się zasiadł, kurwa, nie mogłem. Ty, tak, patrzę, kurwa. Ty, kurwa, bramę nie używano. Pamiętasz, co ci mówiłem o nieużywanych bramach? No, że co tam nie jest? Coś... Adversive possession? No tak, że można się trafić i że... Pamiętasz, jak ci mówiłem, że kurwa, że ja mam dwie, kurwa, działki, które się pasą? Mam dwie lokacje. Jedna jest, kurwa, niedaleko Michała, między budynkami. Dosłownie jest land of plot, jest ziemia na budynek. Kurwa, nie używany, nie zgłoszony, ale tam jest ziemia czysta, kurwa. Tam już mam zakopany, kurwa, kamień z moją datą. Tam jest udokumentowany, tam jest jedno. Drugie mam zaraz koło sajta. Tego nie jestem pewien, bo to może być część, kurwa, wielkiej posesji. Ale dzisiaj znalazłem kolejnego sajta. Chciałem się krótko wysłać, kurwa, ty patrzę, kurwa, ty. Brama nieużywana, kurwa, tam już drzewa, wielkie, kurwa, drzewa. Byśmy, kurwa, trzeba tam pojechać, zobaczyć, czy to nie jest przynależność do farmy. Odgrodzona od farmy przynależnej. To jest indykacja. Ja to zapewne coś znajdę. To jest indykacja, że kurwa, że jest nieużywane od wielu, kurwa, lat. Więc my tam wjeżdżamy i możemy tam mieszkać. Jeżeli ktoś to zgłasza, my jesteśmy legalnie tam. Okej, okay, panowie, zbijacie się, nie jesteśmy aresowani, ani nic, żaden trespassing, żaden nic. Bo za to też możesz być zaresztowany, wiesz, że przechodzisz przez kogoś. Aha. To się rzadko zdarza, nigdy jeszcze chyba nie był aresztowany za to, ale na pewno karawan na kuchu ziemi, ale spoko, najpierw zanim byśmy zrobili karawan na tej ziemi albo na tym czymś, byśmy się zapytali, kurwa, sąsiada, jak to wygląda sprawa tutaj. Bo się okazało, bo teraz, kurwa, zmienili, bo wcześniej miałem stronę, była strona rządowa, ta, kurwa, gdzie każdy kawałek ziemi brytyjskiej jest, wiesz, jest mapa, jest podzielony, jest podział i możesz sobie sprawdzić, czy jest zarejestrowany, na kogo jest zarejestrowany, numer telefonu i stał. A teraz jest tylko, nie wiem, zmienili to i nie jest chciałem do tego dostęp, więc nie mogę sprawdzić fizycznie. Okej, okay, więc jest, kurwa, kolejny potencjał. Ale mówię ciebie, ja mam dwa potencjalne, kurwa, sajty na to. Za każdym razem jak jadę gdzieś, kurwa, jakieś pobocze, kurwa, zawsze otrzymam otwarte. Bo to się nazywa adversive possession i to jest, kurwa, prawda. Tylko musisz znaleźć, kurwa, odpowiednie... Nie patrz nawet na budynki, bo budynki, kurwa, chuj, nie mam na... To jest za dużo. Ale jak widzę bramę nieużywaną i ogrodzoną działkę, gdzie jest, kurwa, na przykład już kurwa, nawet nie trawa już, kurwa, porośnięta, tylko nawet już drzewa tam rosną. Już tam nie było. No już, w kurwę lat. Czasami jest stara brama, ale na przykład nowa kłódka. To też jest indykacja, że ktoś taki jak ja już to zgłasza. Więc to też, no to już jest przegrane, bo on już ma, gdzieś coś zakopane, na przykład radzą najlepiej ołów z wyrytym datą i wie, zdjęcie, gazeta jakaś, jakiś rachunek. Kansilu, że ktoś przyjechał, że ktoś niby najlepiej jest zadzwonić do kansli, że tutaj trawa przychodzi na przykład na twoją stronę, albo drzewo przychodzi na twoją stronę i czy kansli mógłby to pokryć i wtedy przychodzi i na przykład w tym momencie mógłbyś wystawić jakiś rachunek, albo coś, już masz dokument, że ty już faktycznie masz jakiś oficjalny dokument na to. I wystarczy kansli oskar... Ale wysoki to jesteś. Że się musisz po tym schylać. No kurwa, mówię ci. Długi jak wypłata, chudy jak... Nie. Jak, chudy jak wypłata. Długi jak wypłata, długi jak miesiąc, chudy jak wypłata. Dokładnie. Majestat, adversive possession, ty, to jest jedna dyna nadzieja na, dlatego dla ciebie i mnie, żeby mieć na przykład, kurwa, bez nic. Kurwa, ty, ja tego nie będę mówił na, kurwa, streamach, majestat. No nie, nie mów, nie musisz tego mówić. Kurwa. I tak nikogo nie ma, więc nie musisz się tam za bardzo stresować. Tylko sobie poczytam, czy te żywce, dobre browary.
Tym się chwalą, kto ma lepszy dostęp do japońskich polskich chlebów. To jest polski sklep prowadzony przez Japuna. Ale mają dobre polskie produkty. Oj, panowie, nie macie większych problemów. Ja przejdę, kurwa, majster, potem... Ja może zacznę mówić o tych molekułach. Ty daj od Szanghaju, kurwa, ugatę się tej rury i Shangalanga. Raz, dwa, trzy. Jak chcesz, to pogadam z tobą o czarnych dziurach. W dupie. Ty, weź wróć Google Map. Zobaczymy, jak to wygląda dookoła. Ta miejscówka. Ta area? Ta, to co ogólnie całe te? Znalazłem, no. No to pojedziemy z Google Earthem. Mówię ci, jak mi wypali ta jedna, chociaż z tych dwóch, na jedną, kurwa, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, bo nawet nie, bo to jest blisko sajta, a tam jest, mam, jak ja jadę do sajta, tam jest zaraz właśnie ta brama i zaraz koło tej bramy jest kolejna brama do wielkiej posesji kogoś bogatego. Więc to może być jego posesja, a on tą po prostu bramę ma wyjebany na tą bramę i to jest... Kurwa, to tu dojechałem to wrotką. Ale... Ja to jest taki kawał, kurwa, to wrotką jechałem z tego Cardiffu, kurwa, tu do Dover i przez całą do Lyonu, tu aż, kurwa, tu, ja cię nie jebę. No i powrotce, kurwa. Trzymałeś w aucie tyle kurwa, czasu, no, gdzieś, jak... Kurwa, nie zatrzymało się radę dałem, stary. Gdybyś się zatrzymał w Paryżu, gdybyś się zatrzymał w Paryżu na noc, to może ta wódka by dała radę. Może i by dała radę. W dół i w dół. Cały czas jechałem, chłopie, dzień noc. Ja już nie mogłem, to już mija się dała. Dawaj tutaj. No radyra, nie? Tu, gdzieś tu? Dawaj, trzeba. Gdzie tu się, jak to mówiliśmy, że to jedzie? Zorientowany jak jesteśmy, to zobaczę orientację. Cardiff masz na południe. Bliżej. Radyr jest na północ. Tak, no to już za daleko. Daj bliżej. Delta Falls, to jadę pewnie gdzieś tutaj. Oddaj dalej. Gdzie ty jesteś teraz? Ty jesteś tu. Tak. Więc to będzie gdzieś tutaj oddaj. Daj street map, żeby nie było satellite. Po prostu same ulice i same ulice. Możesz dać samą ulicę. Nie satellite. Ja wiem, tylko gdzieś tutaj, albo gdzie to są te ustawienia? Tu, daj tutaj. To jest 3D, kurwa, ale to jest to ustawienie. To wiem, mapa. O co chodzi. Nie? Tutaj, to. O, no właśnie. To jest... Or Grindes, kurwa, pierdolę. No. Kurwa, tu co jest? Gówno. A tu? Czy to jeszcze większe gówno? Nie, no mówię, to musiało być tutaj, o. To jest ta ikona. To teraz, kurwa, weszłem, że nie mogę stąd, kurwa. Daj to, może. Kurwa. To ja nie wiem, co teraz, kurwa, wyszedłem, pokaż. Dobra, tutaj, pokaż. Tutaj, dobra. No i dawaj, no to musi być to. To, kurwa, no nie wiem, bez place, road, trans, jest gówno, custom, kurwa, takie. Daj, roads, plus, o, see, o to mi chodzi, daj plus, wszystko plus. No masz, ja mam wszystko dookoła, wszystko masz dookoła, nawet w dół, masz wszystkie nawet... firmy dookoła, wszystkie lokalne to... No dobra, no to jest dobra, no. Tu właśnie, gdzie ty chciałeś, na tych pastwiskach. Daj mi tę myszkę. No masz. Tak, dobra. Już nie mam browara, buntarara. Ja mam bał się jeszcze trochę. To weź na te dwa, jak chcesz się lepiej zorientować. No. Okej, okay. Weź to odwróć. No to tak jak chcesz, kurwa, jak ja to odwrócić. Jak to odwrócić? Kurwa. Tutaj chyba. Ta, nie, to jest tylko orientacja. Ja, wydaj mi spokój. Dobra, chuj w to. No to gdzieś tutaj, koło radar. No to masz tutaj, kurwa, całe te pastwiska.
Bo ty mówisz, że gdzieś jest tu koło radar. Gdzieś no, to jest zaraz koło ciebie, no zaraz koło ciebie, kurwa, jak wjeżdżasz na główną, no zaraz jak wjeżdżasz na tą główną, to jest zaraz koło ciebie, no. Pontyk Lud, kurwa, to ja jestem tutaj. Gdzie ty jesteś? Port. No to na nie port, port, kurwa, tylko Pontyk Lud. Czekaj, to Neryfa, to nie jest ta strona. Tomtek, dobra, ja jestem tutaj, Universal Campus. Okay. I teraz tak, jadę tą drogą do na Teges. Ta w Sułę, okej, okay, więc to pokaż. Tu jest to wielkie, kurwa, rondo. Pokaż mi tą myszkę. To którędy ja jadę? Okej, okay, tutaj, tędy. Tędy i tu jedziesz, tędy, tu tędy, na Kregiał, tak? Tutaj. To gdzieś właśnie są te miejscówki. To jest gdzieś tu, o. To jest gdzieś dosłownie mniej więcej tu, kawałek ziemi, tak o. Nie, myślisz, że naprawdę do nikogo może nie należeć? Dosłownie, no. Autentycznie, kurwa. I mówię ci, i moja pierwsza miejscówka, którą znalazłem, też może do nikogo nie należeć. Druga też może do nikogo nie należeć, ale już może być zgłoszona przez kogoś jak ja. To jest problem właśnie, no. O, patrz, o. No. Tam powinno być namiot. Taki nie namiot, a jakiś tarpaulin niebieski, coś tam wisi. Tutaj też strasznie stare jest ogrodzenie, ale nowa kłódka. Obróć. I tu, o, to. No, ten wjazd to tak. No, kurwa, stare jest. Już drzewa nawet zarośnięte, kurwa, nie wiem, czy jest po prostu ogrodzone. Jeżeli to jest ogrodzone, to jest nasza miejscówka. To możemy jutro się nawet tam wprowadzić. Jutro się możemy wprowadzić i legalnie, po prostu, znaczy legalnie, ktoś po prostu może nam zwrócić uwagę i możemy po prostu odejść stąd bez niczego. Widzisz, jest rzeczka, tak, no. Dalej, w tą stronę, dalej. Tu powinno być, jeszcze dalej. Tu powinna być brama. No to czego jest jeszcze? Bo już widzisz, jest lekki, o. Jest brama, patrz. No jest. Patrz, jak widzisz, jest stara w kurwę brama. Jeżeli tam gdzieś jest ogrodzenie, żeby odgrodzić to od dalszego, to znaczy, że to nie jest połączone z tą farmą. Gdzieś indziej jest główny wjazd. Bo patrz, jest farma, jest główny wjazd, ale on może mieć poboczne wjazdy. Ale jeżeli ten na przykład jeden wjazd jest odgrodzony, no to trzeba się tam wybrać. To znaczy, że to już nie jest, że to jest po prostu. Kiedyś to było coś. To trzeba się tam wybrać. No i adversive possession law to nie jest squat rights, to jest upgraded, to jest lepsze niż squat rights, ale mniej więcej squat rights. Kurwa, raz, dwa, trzy. Kurwa, to było na streamie, majster. To i co z tego? Nie mów, kurwa, o tym publicznie. Patrz, ja powiedziałem, kurwa, się nauczyłem tego, kurwa, tego jebanego Zigiego tak naprawdę. Nie zdradzaj, kurwa, sekretów, kurwa, od tako, bo faktycznie ktoś może kusnąć. No i no, w sumie i dobrze. No chuj, jak użyjecie, to no... Nikt tego nie użyje, no, bo... Jak użyjecie, na to faktycznie, wyjebane. Kurwa. Kto ci tego użyje? No, ty nie użyłeś tego maki gryp, patrz, Zigi mógł użyć i chuj, dobrze dla niego. No i właśnie... Ale mówię ci, to może musimy jutro, kurwa, pojechać. Wszędzie, gdzie ty i ja pojechaliśmy, to się okazało prawdą. Nie chcę tam jechać samemu. Tak, ja wiem, Kazik, gdzie nie pojadę. Samemu nie chcę tam jechać, bo kurwa, bo chuj wie jak będzie. Jak się okaże, że to, że tu jest brama i tam to wszystko jest odgrodzone od dalszego, kurwa, nawet jutro z karawanem tam jadę. Michał kupił kosiarkę, to kupił nową porządną. Wykosilibyśmy, kurwa, podjazd na karawan i byśmy mieli, kurwa, ziemię od jutra. A jak pojutrze koleś przychodzi i mówi, że to jest moja ziemia, spoko, ruszamy dalej, szukamy dalej. Aha. Więc teraz, na przykład jak ty i ja będziemy biegać po gównach, to teraz wiemy, jakie jest prawo na to, żeby kurwa właśnie, żeby wyobrać to sobie, no. Że... Pamiętasz, jak kiedyś biegaliśmy, szukaliśmy zwykłego sajta, teraz wiemy, jakie jest prawo, żeby wziąć tego sajta na własność. Kurwa mać.
kiedyś była ta fajna strona, kurwa. No i ona dalej jest. Tylko, kurwa, nie wiem, jak się do niej dostać, kurwa. Co za strona? No ta no, government, council, government website, gdzie widzisz mapę, całą mapę, wiesz, council with region, na przykład, nie wiem, Glamorgan. I każda jedna działka jest zaznaczona i kto informacje na temat tej działki, kto ją posiada, numer telefonu, kontakt numer. I na przykład no, widzisz działkę, nazwisko, numer telefonu, że jest prywatna. Widzisz, że jest prywatna, że to nie jest kansilu, że na przykład, nie wiem, za parę dni go będzie na sprzedaż. Widzisz, że jest na przykład prywatna działka. Przez na przykład, nie wiem, gościu posiada tą działkę od, nie wiem, 65, załóżmy, albo no nie wiem, 100, no, no 30 lat, 50 lat, 60 lat, załóżmy, że i nic z tym nikt nie robi, widzisz, że już nawet drzewa tam rosną, więc coś ci o tym mówi, że albo gościu, nie wiem, zapomniał o tej działce, może pierdolną, może nie ma nikogo, no. Jest prywatna działka, ale nie ma nikogo. Ale że się odniosę, że w ogóle... Jest prywatna działka, ale nie ma nikogo, więc ty się pojawiasz jako prywatna osoba i zgłaszasz, że to jest twoja działka, ale nie masz papierów na nią. No ale nie mam papieru, bo się spaliły. Papiery się spaliły, ale za to mam kamień węgielny. No, mój dziadek napisał, tam jest zakopany, jest dowód. Tak, jest dowód. Proszę, pisz. Proszę, załóż się, że wykopiesz, bo i faktycznie jest data. Jest data, wszystko. No dobra, ale to wczoraj możesz napisać tą datę. No ale się sprawdzą to po tym, po różnicy w materiale. Nie. Oni nie będą tego dochodzić. No bo przecież jeżeli ryję stary materiał, to wyrywam na nim nową warstwę, więc... Im. A wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, 5 lat temu... Ty masz ten browar? No, w samochodzie, no. 5 lat temu, faktycznie na przykład miałeś zdjęcie z swoim dziadkiem, albo 5 lat temu masz na przykład rachunek, 5 lat temu, że council ściął te drzewo na twoje imię, bo ty poprosiłeś o pisemny na przykład rachunek. No. Coś fizycznego faktycznie, na przykład, no... Bo z wyraźnie wiesz po co, mówi, że ma 5 minut do tego miejsca, to jutro będzie przed nami. Wiesz po co no, ten fizyczny dowód? Nie dobrze sprzedawać. Bo masz, widzisz, mówię ci o tym. No kurwa, już jutro ma działkę, zajmie ktoś przed nami. No, na pewno mówi, że ma 10 minut, kurwa, do tego miejsca i już zna tą bramę, już się sam tam kręcił. No, ale spoko. Jak chcesz tam jutro karawan postawić przy... Jeśli nie zrobisz tego przed południem, to już chuj. Po południu nie masz. Wiesz, jaka jest określona liczba takich działek nie zgłoszonych, a zarejestrowanych? Około 1,5 miliona. Kurwa, to dużo. W całej UK około 1,5 miliona jest takich właśnie działek. Posłuchaj tego. Kraju będzie ze 200 tak to tysięcy. Wygląda, patrz. Od dzisiaj, załóżmy, że dzisiaj, na przykład, nie wiem, ty i ja robimy zdjęcie, fizycznie drukujemy, seal it, cyk, na przykład z gazetą albo z jakąś datą jest zdjęcie, mają na datę, cyk, pakiet. Mam starą gazetę. A, no jakiś dowód dziś, daty tutaj, że to się dzisiaj stało, że od dzisiaj zaczynamy, kurwa, tutaj mieszkać. Okej? Okay? Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak, to jest najważniejsze, nie? Jakiś fizyczny dowód, jakiś rachunek, jakiś coś na tą ziemię z twoim nazwiskiem. Obojętnie co. Z jakiejś firmy najlepiej, która... No, z czegoś, kurwa, jakiś fizyczny dowód. Bo masz 10... Właściciel tej ziemi ma 10 od momentu, gdy ty się tak faktycznie, kurwa, wprowadzisz. No. Masz... Właściciel ma 10 lat, żeby cię po prostu wyjebać. Jeżeli on tego nie zrobi w 10 lat, po 10 latach idziesz do kancelu normalnie, zgłaszasz to, że ty tam, że po prostu utraciłeś... Właśnie to jest to, że on, słuchajcie, co on mówi. Utraciłeś, nie, albo nie utraciłeś, skąd znajdzie rachunek na tą ziemię. Nawet... Tylko wystarczy sobie tam pójść i zrobić zdjęcie, kurwa. Najlepiej jest ogrodzić teren fizycznie przez firmę, która firma ogrodzi, wystawi rachunek na ten adres i jeb, cyk, cyk, tutaj, chuj. Jak, cokolwiek, ogrodzić to, że ty tam faktycznie mieszkasz, że ty tam faktycznie coś robisz, to jest twoje. Od pierwszego momentu. No to fakt. 10 lat zdobywa rachunki. Właściciel ma 10 lat, żeby cię wyjebać.
zgłaszać. Ja cię słyszę. Po 10 latach, jeżeli tego nie zrobi, ty idziesz do kasynu i zgłaszasz oficjalnie, że to jest twoje. I po 10 latach on ma, właściciel, ma ostateczne 2 lata, żeby ciebie, żeby zgłosić to. I w tym momencie, po 10 latach, żeby on ciebie wyjebać, on to musi udowodnić lepiej niż ty, że to jest jego. Bo jeżeli na przykład jego dziadek faktycznie, tak jak ty mówisz, spłynęło wszystko i on nie ma nic, ale ktoś tam mu kiedyś powiedział, że to może być jego. A ty mówisz, że nie, to jest twoje. To on to musi. Jeżeli on to utracił, a ty masz już ten dowód sprzed 10 lat, to jest bardziej wiarygodne niż jego, kurwa, słowo. No. I on ma tylko 2 lata na to, żeby, kurwa, odzyskać dokumenty na to, że, kurwa, że to jest jego. Jeżeli nie, państwo wystawi ci dokumenty, że ty to posiadasz, że to jest twoje. Rozumiesz? Tak, tak ludzie, i tak ludzie, tak ci mądrzy ludzie właśnie to, kurwa, grabią. Oni to grabią. Są specjalne oddziały prywatnych ludzi i firm, żeby właśnie przychodzić tylko i kłódkę. Samą kłódkę, nic więcej nie pochodzi obchodzić. Kłódka, cyk, jeżeli właściciel zerwie po roku, dwóch, to w porządku, jeżeli nie, kurwa. Perfect indication, kurwa. Skoro ja to wstrzymałem od właściciela i po na przykład 5-10 latach nikt tego nie zrobił, już się wprowadzam, cyk, od razu, je, cyk, jest moje, już od razu, teraz. Kurwa. Bez... Człowieku, czaisz, dlatego widzę, kurwa, stare fale, stare jakieś, kurwa, a nowe kłódki. No jak chuj sobie myślę, nie? Jak chuj. To działa. Sorry. To działa, to prawo działa i ludzie chodzą i, kurwa, i dosłownie jeżdżą i, kurwa... Zbierają to ziemię z kurwy. No! No! Jak, kurwa, zamiast grzyby podbierać, to, kurwa, dosłownie, kurwa, działki, kurwa. Bo jest prawo, luka w prawie. Jedziemy, kurwa, i ona jest specjalnie dla tych, co wiedzą właśnie, co zostawili tą lukę w prawie, Majter. Oni specjalnie tą lukę zostawili. Bałcie, no. Dobra, no. Nie to. Że ze zmielem. Ja nie wiem, jaki bałcie. Nie poradził sam. No co? No co, sam nie poradził. Jak nie, no przez przypadek. Mówię, nie, no, ja bym się nie miałem. Dzięki, że mi tworzyłeś, bo bym się... Kurwa, wszystko tam jest. Są, wszystko. A, dobra. Tylko przekręcę, kurwa, niepotrzebnie w tej z powrotem w kółko. Więc zbana się, uspokój trochę, Kazik, bo... Się trochę uspokój, chłopie. Późna już. Tulej. Za 15 północ. Ty, dawaj, skoczymy, ja ci pokażę ci to miejscu. No nie, no kurwa, nie o 12 w nocy. Próbowałem, ja trzeba próbowałem jeszcze więcej kupić. Nie, no, spierdalam spać, bo jeszcze czego, że to mam coś robić. Nie, no dobra, dzięki, że jeszcze masz ten tak, ja nie wiem, jak chcesz to jeść po browary, ale ja nie będę chlał. Nie, też kurwa. Też zaraz przy tegez. Nie będę siedział tu długo, bo nie ma po co tu siedzieć tak długo. Ty, no ale mówię,
to wysiłbym jeszcze tego browara i spierdalam, bo jutro roboty mam trochę. Co masz roboty? Kurwa, będę system zakładał. Ale będziesz kręcił kurwa film na fanpage'a. Ba, u mnie? A gdzie? Myśmy rozmawiali o tym za godzinę. Dobra, ale ja rano jadę do roboty. A to co? To po południu, nie ma problemu. Okres, czas, w którym tak jest, że będzie robione, nie ma najmniejszego problemu. Mogę jechać do tej roboty stołą. Dobra, to ja od razu porozmawiam z tym kurwa kolesiem, ugatam szut i rujo. Dobra, to po południu założymy system w takim razie. I zakręcimy film, kurwa, i ja go wyślę menadżerowi, on go pięknie kurwa oprawi i wrzuci na fanpage. To poczekaj chwilę, to poczekaj chwilę. Skoro ty jutro nie masz nic do roboty, to ja mam jeszcze lepszy plan. Pojedź ze mną jutro do roboty. A o czym przed chwilą powiedziałem, że pojadę z tobą do tej roboty? No, ja pokażę kurwa moim ludziom przed, surround przed. Tak, ten system, jak to działa przed normalnie z tym sprzętem i po tym samym razie. Moim ludziom, tak. Dokładnie, o to chodzi, to jest najważniejsze w tym procederze, bo nie da się tego wytłumaczyć, jak to działa. A ja też mam dobry sprzęt. Dobra, i to wystarczy to za argument. Ale widzisz, kiedy słyszysz ten system, to nie wiesz skąd wychodzą dźwięki. Jesteś rozjebany tak, a bas, to tak się kłypiesz w fotel. I nie możesz uwierzyć, że to co masz w domu, to jest sprzęt, to jest chuj przy tym, co ty słyszysz teraz w tym samochodzie. Skąd ty będziesz wiedział na przykład kurwa, aha, w radiu. Oczywiście, przecież jestem elektrykiem chyba kurwa, znam się na przewodach. Wiem, którędy wychodzą sygnały głośnika, gdzie idą sygnały sterowania, gdzie idzie zasilanie. Jakbym tego nie wiedział, to bym nie podłączał sobie takich rzeczy za radiem. Tak sobie myślałem już wcześniej, bo chuja mam się dostawać bezpośrednio do tych głośników, no, skoro mi się potrzeba do instalacji, a nie do samego głośnika. Czyli do tego jednego pierdolonego przewodu. A one są wszystkie odizolowane, bo te wszystkie kostki są standardowe. Poza japońskimi, bo w japońskich to trzeba się kurwa. Ja sobie to uświadomiłem kurwa 15 lat temu, jak zacząłem aikido trenować. Zamiast trenować w Polsce aikido, kurwa, to do źródła. Tak. Iść do źródła, a nie kurwa. A nie właśnie tam, gdzie najmniej się na tym znają, kurwa. No. Tak samo jak tu przyjechałem, też poznałem wiele nowych rzeczy. Kurwa, przecież w Polsce też są te siłownie, też są ci ludzie. Tutaj, 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 ale nie tu funkcjonuje tu zupełnie inaczej. Tutaj nie jest źródło. Ty jeszcze nie dotarłeś do źródła. Ja też jeszcze. Nie, no, jestem, no. Mówię tylko, że jest inaczej. No. Ja tutaj nie myślę o żadnej źródłowości. Byku, to nie jest i tak moje 16-18, ty musisz przyjechać na ten zlot. Ja cię kurwa, jak nie masz własnej wrotki, ja cię kurwa zaciągnę ten zlot. Musisz pogadać z tym gościem od tego vana. Musisz pogadać z tym gościem od tego vana. Musisz zajebać swoje zwrotnice do tego vana. Musisz mu pogadać. No wystarczy, żebym tam zajechał tym starym Audi. Tym starym Audi system jest gotowy. Łączy z aktywnym basem. I tam jest co, ten zwykły stary magnetofon. Ma te Audi? No jeździ nim na razie, no bo ona zapierdala od rana do nocy, no to chuj, no. Ja na razie, kurwa, nie mam co robić, no to... pracownik, kto pracuje dla niej? Kurde, no ma tam kilka osób, no, ale niewiele, potrzebowałaby kogoś z samochodem. Jakąś laskę, która była ogarnięta, miałaby furę. Przy okazji mogłaby zabierać więcej ludzi, no bo ona z tym całym sprzętem to nie może za dużo niż 2-3 osoby wziąć, nie? Bo jeszcze to sprzęty, to szmaty, odkurzacze, kurwa, to nie jest tak chłopcia, kurwa, ugatęsza, nie? No ale kurwa, no jak na razie Volkswagen Group daje radę, no. I Audi kręci, kurwa, no. I jakoś jeszcze żyje ten samochód, kurwa, nie? No ale że ta Korsina się spierdoliła, to jest po prostu ugatęsza. No najlepszym rozwiązaniem dla mnie jest nieplanowanie tej głowicy, wymienia tych pierdolonych uszczelek, kurwa, po nic. Po prostu kupić silnik, który nie ma tego problemu. Kurwa, który nie jest zajechany i wymienić go w całości. Kiedy ty będziesz miał do czasu, kto robić? Miejscowe i... Ja mam miejsce i mam ten garaż, tam ten tątek i ten podjazd i... To tak jak ci mówię, dla mnie to jest kilka godzin roboty. Macie dalej ten garaż, czy jest... No czy dalej, no tego w Blackwood już nie mam, no bo przyjechał Pakistaniec i powiedział, on kurwa zabiera cały site. Pierdolona była jego w dupę, kurwa pakistańska mać. I myślę sobie, kurwa, frejże jebany, to co ci kurwa zależy na tym... No bo... Miejsce to jest miejsce. Tam była zajebista miejscówka, choć daleko. Było mnóstwo innych garaży, gdzie ludzie, dobre owce, poczciwe, jarające zioło, w ogóle kurwa luźne jak skóry na chuju, mieli swoje garaże od lat. No. Trzymali tam swoje łodzie, swoje samochody. No. Niektórzy tam kurwa, że tak powiem, ukrywali swoje pasje. No. Ja się dowiedziałem, co oni wyprowadzają. Mówię, gruba wrotka, mówię, ile na lat nad tym spędziłeś, nad tą Hondą? Mówi, do chuja, nie? No ale robiła wrażenie, że wszystko było w niej nowe, nie? Civic. Taka sport, kurwa, w ogóle, nie? Żółta woda i w ogóle, nie wiem, stary samochód, nie? Ale ten silniczek, to wszystko, ta głowica, to kurwa, wszystko śmierdziało nowością, nie? Jak pierdolę, nie?
Mówię, nie mówię, wierzyłem. Stara Honda odjebana na nowo. No odjebana na wszystko, wszystkie te wahacze, wszystko świcące, ten dyferencjał z tyłu, te koła, to jak spojrzałem na ten silnik, na te przewody, są takie właśnie na tą garaże. Głowicę, kurwa, na ten napis, kurwa, ten 16 valve, mówię, ja pierdolę. Wiesz, na ile poszedł? 20 tysięcy. No i wyobraź sobie, że tam z tym z moim skillem mechanicznym i elektrycznym, jak zacząłem najpierw te hindusy przyjeżdżać, ja przed tym hindusom wszystko naprawiałem, kurwa. Naprawiałem im takie paranoje, że kurwa na człowieku, z garażu swojego to by go pogonili, kurwa. Ja wiem, no masz mechaniczne, masz zdolności, ale pamiętasz jak robiłeś, kurwa, jak robiłeś? Gdzie? W port zawieszeni chciałeś przewiercać amortyzator, kurwa. Wiertarką. Ale to nie, że chciałem go przewiercić wiertarką, tylko chciałem go przewiercić w jakimś celu. Właśnie w jakimś celu. Czemu ja go chciałem przewiercić? Nie wiem. Chciałem przewiercić amortyzator? No, nie kurwa, wiem. W jakimś celu musiałem go przewiercić, bo tak to już, kurwa. No że co miałbym, że... No dobra, wiem, a ja... Że go... staw, no tak, no spoko, ale no... Kazik, kurwa, przecież widzisz, że rodzę sobie z tymi śmietnikami od lat. Jaguary, nie jaguary, czym ja kurwa nie jeździłem? Kurwa macie, miałem jakieś problemy z nimi? Czy one gdzieś stały po garażach? Zawsze rozwiązywałem wszystkie paranoje. A że nie robiłem nic... Jedziesz jutro ze mną? No to mówię, że jadę z tobą. Dlatego nie kleję ładne systemy, będziesz... Załóż mi te systemy. Ja cię przedstawię mojemu bossowi, moim dwóm bossom, bo ja sprzedałem moją myjnię. Ci mówię, że ja sprzedałem moją myjnię, nie? Ja już ten zrobiłem kapiszonem, ale kurwa mam władzę, więc... Jak ten gościu cię... No, cytatów, kurwa, może wielkich ludzi, nie? On cię nie zatrudni od razu, może ci, wiesz, może nam ci powiedzieć, no, za tydzień, dwa... Ja jestem zwykłym kapiszonem, ale dalej mam władzę. To był cytat, kurwa, życie, Kazi. A że gościu mi zapłacił, kurwa, żebym zapłacił mi za moje udziały wystarczająco. Sprzedałem. No. To jest pierwszy biznes, który sprzedałem. I chciałem to. Dlatego zrobiłem to właśnie, żeby mieć to uczucie, jak to jest, żeby coś tylko zrobić, pach, cyk, po takie pośrednictwo, cyk, cyk, na pewno pach i sprzedać. No i właśnie, nie, no, że tam, no, to popchnąć tu tego, ja poszedłem do szefa, się przedstawiłem, kurwa, i dlatego szef tej miejscówki jest moim ziomkiem. Mój boss, którym sprzedałem moją myjnię, jest moim bossem, ale też jest moim ziomkiem, więc ja tam jestem, kurwa, kimś. Ja tam przyjeżdżam, kiedy chcę, cyk, karta, login, logout, cyk, cyk, kiedy chcę, kiedy jadę login, jadę do chaty, odebrać dzieciaki do szkoły, jak dalej jestem login, że ja dalej pracuję. Ja przyjeżdżam, karta, cyk, i sobie jadę po hamburgera, dzieciaki do szkoły, odwieźć szkoły, umyję auto, tutaj tego, kończymy. Długo boss. Długo boss, kurwa, pierdolę. Highlight. Ja mam tych suplucjów i w ogóle tych widzów tak mało. Że naciągam też, trochę. Że tak mało was jest, Kazik. Naciągam czasami, tam, kurwa, to czasami się czuję. Zjawiskowe. Czasami się czuję, że naprawdę ja się zajmuję tą fizyką kwantową, kurwa, tymi prawdopodobieństwami, tymi zdarzeniami, czarnymi dziurami, innymi chujami, mujami, elektroniką, systemami, stereofonii, to wiem po co. Jak tu można, widzicie, taką magię uprawiać? No nie? No. O, kurwa. Właśnie, nie? Najlepiej tylko pośredniczyć. No, za nic nie brać odpowiedzialności. No chuj, nie moje, dobra. Łączysz ludzi. Kasię rap. I ten cię cieszy, i ten jest zadowolony. No, ty wiesz jak teraz, wiesz jak ten kurwa garaż teraz sprzedaje auta? Dzięki, że ma car wash na miejscu. No tak. On kupuje auta z aukcji, jakieś ludzie. Bo śmietniki są czyste. A to jest najważniejsze. Świeci, ty. Chodź ci pokażę. No, wstań, chodź. Czuj, biegnę.
świeci. To nieważne, co pod maską jest. Nowe auto, ty... dlatego karawan, że się świeci ładnie, wygląda kurwa, nie? Kurwa. Błyn, no. pach. To jest właśnie tu najważniejsze, że pośmiewniki... Wiesz, jak ten gościu sprzedaje te kurwa auta... Pośmiewniki są czyste, kurwa. Mówię ci, tego kurwa złoma za 4000, no... No ja nie wierzyłem, że on go potrafi sprzedać. No kurwa, właśnie ci ludzie nie biorą, bo są ułomni w tym kraju. Wiesz, że tu mieszka ułomów? Oni nie biorą samochód, kurwa, bo on się zna na mechanice. No, dla niego jak ładnie wygląda. Zamieszkam tu, on nie jest świadomy, że on, kurwa, on za rok, on się rozsypie, kurwa. To nie ma znaczenia, właśnie to jest to, ślicznie wygląda w środku, nieważne, że stuka i puka. Tak. No chuj, a jak dzwoni coś, kurwa, pod maską, to znaczy, że tak musi być. No, on tam miał wielu klientów potencjalnych, ale wiesz, patrzą, o kurwa, za chuja. My za każdym, przed każdym klientem myliśmy ten karpet, kurwa, wiesz, polisz, kurwa, te płyny. To on był przez nas, przez kurwa pół roku, przez rok, on był, kurwa, odświeżany co miesiąc, bo tam miał tylu viewy, ale w końcu ktoś go kupił, bo cena była 4000. Kurwa. Kupisz tego wana za 500 funtów, zrobisz go za kolejne 500, za 1000 i możesz go sprzedać za 4. Ja nie wierzyłem. To no. Że nie, kurwa, ty, no ja nie wierzyłem. Kazi, tak samo sobie myślę, nie mogę uwierzyć, że mi ta wrotka jebła, ale chuj z tym. Ten silnik nie jest wcale drogi i kurwa. Chuj, jeden dzień to nakład mojej pracy. Dobra, tyle mogę z ciebie dać, poświęcić. Ale jadę ostatnio koło kurwa Gilberta, starego co umarł chłop niedawno i chuj wie kto po nim ten plac przejął, ja się tam chciałem podłączyć, a on mówi nie, to ja tu takich wachuców nie potrzebuję, Integes tu będzie, że tak powiem, yard na Teges, no, na Trader. Ty, no właśnie, no. No i stoją te śmietniki, kurwa, ale śmietniki, Citroen. Jakbyś poszukał, to byś znalazł kolejną miejscówę na swojej działalności, kurwa. W tym regionie. Ale chuj z tym, Kazi, bo chcę skończyć. I stoją te śmietniki. Aha. I patrzę, kurwa, na te roczniki i na te ceny, co tam wypisane. Ja mówię, za tego śmiecia, kurwa, nie dałbym nawet połowę tej ceny, co jest tam napisane. No, ten, jest kurwa, Citroen z 2003 roku. Zakurzony. Nie. Jest ślicznie wyczyszczony w ogóle, ale to jest Citroen, kurwa, z 2003 roku. Kurwa. To nie jest samochód, który skupuje. Tak, tam są ceny, kurwa, z kosmosu. To jest śmieć za 3000? Kurwa! Jak patrzę na te śmieci, co mówię, on tam trzyma, kurwa, za wynalazki, jakie ceny? 4 koła, 2800. Wie, patrzę, Ignis za 2800, dlatego chuja nawet bym obróć nie chciał. Bo widzę, że jest czysty, bo on tam myje, ten chodzi, ten kurwa stary z ułom, kurwa, i tam on myje te samochody. Nie? Ludzie są głupi, no. Ale jak one wyglądają, to są żywe śmietniki i widzisz te drogi, kurwa. Nie, no, na razie stoją. No, na razie stoją, będą stały do ustalonej śmierci. No mówię ci, jak sprzedajesz auta, ty. Ten koleś, on kurwa, jak przyjechałem, poszedłem temu ziomkowi, co się kurwa, to on był in-out, dosłownie kurwa, busy place, in-out zaraz przy BNQ, kurwa, mu, bo dosłownie kurwa z dnia na dzień ucili kontrakt. I on mówi, że kurwa, no co ja mam zrobić? No, zmieniam interes. To ja kurwa, ty, ja od razu w auto jadę do okolicznych kurwa potencjalnych miejscówek, szukam kurwa miejscówek, ty, jadę do tego gościa, kurwa, do garażu, mówię, boss. Would you like to have a car wash on the side over here? I he thought like, I see you thinking, yes. Come over our car wash before we close, because our contract is just suddenly terminated. Come over, bring your car, I'll wash your car, we'll see who you are, and then you're gonna think even further. Okay, I got one car to actually, I need to wash, okay, I'll be there in a few hours. Say okay, nice one, boss. I see you later. And later, very later, he came. He showed me, yeah. I said, recognize him? Oh, yeah, come over here. I wash you. Mate, we just such a good fucking job on his car, like, no, shh. Okay, how much I pay? No worries, it's on us. No. I pay. Say, no, it's on us. No, I pay. Here is how much? Atena. Here is Atena. He paid, and then he checked us. And then after we finished job, I came to him and said, so what's up, where we are? I said, no, come back tomorrow, I'm gonna speak to the landlord, because this owner guy that's Sandfagels garage, they don't, oni nie posiadają tego miejsca, oni po prostu leasing it for
25 years. Okay, on mówi, dobra, bo to jest, bo jak my chcemy wynająć, on nie może nam wynająć czegoś, czego on nie posiada. To musi być kolejna licencja na to, więc mówi, jeżeli chcecie to, ja muszę pogadać z landlordem, daj mi parę dni, zadzwoni jutro, zobaczymy, gdzie jesteśmy. Mówi, że dobra, to musi być licencja i musieliśmy zapłacić 500 funtów za adwokata, tylko żeby on zrobił licencję, żeby możemy podzielić tą działkę na tak naprawdę na dwie, że wiesz, że bo on nie chciał być nami, a my nie chcieliśmy być, chcieliśmy być separate, ale działka to było jego list, więc żeby on nam to udostępnić, musiał zrobić licencję. Strasznie to skomplikowane. I adwokat musiał być, no adwokat bardzo, tam musi być. Bardzo to złożone, kurwa. No, się okazuje, że tak. No, ciężko to do mnie dociera, nie? No, ale jeżeli obie strony są chętne, to kurwa nie ma przeszkód. Jeżeli obie strony są chętne, jeżeli się przedstawisz właściwie, kurwa, o to chodzi, żeby się przedstawić właściwie, żeby naświetlić sprawę odpowiedniej osobie. Że nie to tylko ja to widzę tak, a kolejna osoba na przykład nie widzi tego tak. Musisz to, wiesz, pokazać mu to. No wyobraź sobie, że ty masz auto tak jak garaż i masz, kurwa, oddajesz klientowi auto, na przykład, wiesz, ujebane, kurwa, po tych smakach, po tym wszystkim. Ty, no, będziesz miał car wash, gdzie, kurwa, wiesz, twoi klienci albo umyjesz to dodatkowo, my ci damy discount, cyk, wiesz, kurwa, ty, działa perfekcyjnie. Dlatego mówię ci, jedziesz tu z nami, kurwa, zrobisz mi tego, ja, kurwa, zobaczymy, jak to będzie. Dwunasta dopiero. A o której poszedłeś spać? Gdzie? Wczoraj. Bardzo wcześnie. A o której stałeś? Bardzo późno. Co robisz tam? Byłem w dni siwej. Przeżyłem kilka dramatów. A co z siwa ma dzieciaka? Oczywiście, no już mam wnuka 4 lata. No. To dziadek jest. Dziadek już, stary dziad. Stary dziadek. No. To chcesz spać? Nie, no, ludzko jeszcze nie czuję się na tyle, żeby być dziadkiem. Nie mówię, że dopiero jest 12. Ja się tam nigdzie na razie nie śpię. Ile masz lat teraz? 51. Skończę, za chwilę. No już raz. Za dni parę. Spoko. Siódmy. Spoko. Ja pierdolę. 18 dni. Ja to ja byłem na twoich urodzinach ostatni przecież. No, wiesz, 50 lat, a jebło jak z pracy. Kurwa, ja nie wiem, kurwa mać, czemu to tak zapierdala? Nigdy nie możesz nacieszyć się, kurwa, chwilą, nie? Tylko z tych chwil musisz korzystać, bo tylko one nam w sumie zostały, kurwa. I potem możesz sobie wspominać, to kiedyś było. Mam pomysł, ej, kurwa. Mam pomysł. Zanim przyciągniemy karawan tutaj, jutro, skoro idziesz ze mną jutro, to po pracy podciągniemy karawan i pojedziemy do Ogmore na plażę. Jak jest, okazało się, że Ogmore to jest Bridgend, jak jest high tide, jest krystalicznie czysta woda, jest tak zajebiście, że ja cię pierdolę. No jest. Dawaj na Ogmore i to wieczorem pojedziemy, ale spalimy fajnie ludzi, zostaniemy w karawanie rano. A rano do roboty. Ja pojadę, a albo cię odwiozę, albo się sam odwieziesz. Ale ja już jestem do roboty. Co jest? Czy do roboty. No ja pójdę do roboty, albo my razem pójdziemy do roboty, jeżeli cooked up with us tomorrow. No właśnie. Zobaczymy, może jutro przyjedzie ze mną, to w środę już do roboty pójdziesz, bo mówię ci. Te rzeka piszony, to jest kurwa, to jest chujnie do roboty. Traci kasę, kurwa, przez tych kurwa piszony. Jeden drugiego zapalił, kurwa, na brodę, zapalił go, kurwa, po pierwszym dniu pracy spotkali się u jednego pracownika w chacie, ten jakiś, kurwa, tam zaczął go nagrywać, niby, że live stream, ten mówi, że przestań mnie nagrywać, i mówi coś, masz twoje jakieś chujowe, bo gościu ma trochę chujowe zęby, masz, kurwa, przestań, ten odrzucił telefon, jeb go, tam zaczął, kurwa, kościół. Przyszedł w poniedziałek do pracy, kurwa. Tylko, a szef mu powiedział, ten nauk, dobra, weź do domu.
I on do mnie, kurwa, dzwoni. Paweł, mógłbyś przyjść do pracy? Mówię, kurwa, Leo, kurwa, ty chyba, kurwa, żartujesz, kurwa. Nie wiem, sobotę, niedzielę, kurwa. Proszę cię, kurwa, jest busy. Chuj, kurwa, przyjechałem do pracy. Bo jeszcze nawet miałem karawan podłączony do auta z tego, kurwa, okumorcu. Przyjechałem w niedzielę w nocy, rano do roboty. Przyjechałem, dobra, spoko, nie było tak busy, to umyłem karawan, odkurzyłem, wiesz, po dwóch melanżach. Odkurzyłem ładnie, umyłem go, kurwa, wiesz, wyświetliłem go pięknie. Myślę sobie, skoro jest tak, kurwa, odjebany, kurwa, zrobię zdjęcia, wystawię go za wyżej, no, może jakiś, kurwa, się znajdzie. I, kurwa, dzwonią jak, kurwa, na człowieku. No. Mówię ci, bo się świeci! Wiesz, czemu dzwonią? Bo się świeci! No wygląda, kurwa, ci, no, no ready to go, bo wygląda ready to go. Oni nie chcą tam, wiesz, coś, kurwa, robić, kurwa, jakieś no, emoti, no. Jakieś coś. Oni chcą go kupić, ci co mają kasę, chcą go kupić, chcą i jechać. I go, kurwa, nawet zezłomować później. Wyjebane mają, oni chcą karawan, ty, kurwa, chcą pojechać, chcą się cieszyć karawanem, zobaczyć jak to jest. I, kurwa, i może kupią nowy, fajny, kurwa, a ten zezłomować albo sprzedać tani. No. Prosta sprawa. Oj, kurwa. Co za pocieszne życie. No co? Idziemy jutro? No. Musimy jutro kupić wędki. Na Cardiff, na market, Facebook market, musimy kupić wędki, żeby coś, no, żeby coś zarzucić. Może złapiemy, jak złapiemy, to będziemy mieli co jeść. No co, zarzucić? Jak weźmie, to weźmie, to będziemy mieli co jeść. Ale jest, mówię ci, zajebista sprawa, ty. Będziemy co jeść, ale stwierdzenie, że może i sprzedamy karabiny. Może i sprzedamy karabiny, kurwa, bo mam nadzieję, kurwa, bo tam jest kurwa Pakistańców, ty. I co to znaczy profesjonalne mycie? Kurwa Pakistańców, chuj, na kogo, tak, Turki, Turkich, Turkich. Nie wiem, tam nie ma tak? Że nie ma, kurwa, tych automenii? Może jak zobaczą pistolet, wiesz, w tej, ty, panowie, chcecie kupić, kurwa, a nie, Kubol, sorry, może bo po prostu ty siedzisz w NHS-ie. A nie w tradingach. Ja to już przeszedłem, nie jedno. Tak jest, kurwa, ty nie. I ja, ty i ja, człowieku, my byśmy sprzedali lód Eskimosom. Ty i ja, my byśmy sprzedali lód Eskimosom, kurwa. Kurwa. O, to stary. Ty. Śmietnik jak się nie świeci. Smacznego. Jak się śmietnik nie świeci, to nie jest na sprzedaż. Jest niesprzedajny, choćby nie wiem, jak był zajebisty mechanizm. Jeśli śmietnik nie świeci, to nie jest sprzedajny. Nie jest sprzedajny. Tu jest właśnie taka mania, że ty, jak ja patrzyłem, panowie, co oni sprzedawali, ty, za śmieci. Kojarzycie kiedyś może, kurwa, żeby sprzedawał, to trzeba było, wiesz, polisz, nałożyć, wiesz, ładnie je ten. Teraz je nawet nie musisz myć. Teraz tylko ściągniesz zwykły brud, no. Zwykły brud. Nałożysz liquid, który wygładzi lakier, choćby nawet, kurwa, jak... Zjedz z McDonalda. Choćby nawet był szorstki jak papier ścierny przed myciem, go popsikasz, umyjesz go gąbką i płynem, później, zanim spłuczesz, popryskasz innym płynem, ściągniesz wodę, to wszystko osuszysz go, kurwa, lepiej niż polisz, kurwa, błyszczy się jak psu jajca, człowieku. I ty dlatego, kurwa, ten skurwysyn sprzedaje te, kurwa, auta, tak. Ja dokładnie. I jego auta idą jak, kurwa, jak tak, tako. Jak robili prepta, to chuj wyjebane w klimatyzację, ja to tam to kurwa nie działa, to nie działa, precz zrobiony. No, ale kurwa jak trzeba było sprzedać, to tylko musiał się świecić. To na walecie stał, kurwa, jak to Zara poszedł do Żyda. Wstrętne świniojady. No. Ale nie jeżdżaj tyle fast foodów, bo to nie będziesz miał co z Dobskiem zrobić. Thank you.
Oj, kurwa, raz, dwa, trzy. Co damy teraz za trzy? A nic, no. Wymarniałeś, kurwa, Kazik. Oj, kurwa. Kurwa, ugatęszu. No i musi być też no, przed, a nas przed tu nie tobą, ma. Nie przy tobie. I to wszystko. To wszystko.
No. Nic więcej, prosto o tak. Ludzie próbują to skomplikować, żeby wiesz czemu? Żeby ludzie nie zrozumieli. Żeby skomplikować, żeby wydłużyć proces, żeby tak, więcej pieniędzy zyskosić. Ale ten proces był jak najbardziej wydłużony. No, bo ty nie masz, to jest tylko to, mówię, kolana, łokcie i kurwa, i kolana, tak, i łokcie. Że jak ktoś chciałby zrozumieć te systemy, musi najpierw nauczyć się elektryki. A to już smutny i powolny proces. A słuchaj, a patrz, a i w kolanie, i w biodrze, i w łokciu nie ma mięśnia. No nie, no bo to są właśnie punkty zgięcia. Tak. I to jest, to jest siła. No, a kontrolujesz już całą sylwetkę. Tak, patrz. Bo to jest tylko, bo patrz, to jest przedłużenie ręki, nie? Sorry. Nie o to chodzi, nie? Ale samo to, że to jest tylko przedłużenie, przedłużenie ręki. I to musisz kontrolować, patrz, i kąt, patrz. I tylko to ci powiedziałem, że patrz, jeżeli dwóch idziemy w 90 stopni, to kto ma... Zobacz, idziesz tam, a ja idę tam. No, kto kontroluje sytuację teraz? Jest mamy sytuację. Kto się umie ułożyć. To jest, ale możemy to zrobić dokładnie w tym samym czasie, bo ty możesz zrobić to dokładnie samo, co ja jeżeli robię. Czujesz. No tak, tylko jeżeli czujesz, ja to nieraz widziałem na tych filmach karate, jak na przykład bije się dwóch mistrzów i okazuje się, że obydwoje się odpychają tym samym ciosem. Wiesz, że obydwoje zastosowali dokładnie to samo, nie? Ten go chciał uderzyć i pach. W dzisiejszych czasach to się nazywa fake masters. No. Wiesz, to kurwa. Ale jak to nieraz tam wygląda, że właśnie tutaj trzymają to, że już jeden jest na wygranej i pach, równo się uderzają tak samo. Kurwa. Dobrzy są, ty, nie? Ale to jest możliwe, Kazi. No, uczą się tego samego. No spójrz na te MMA, co się stało, jak się napierdalają, wiesz, zawodnicy. Nie, no te MMA to jest po prostu jakaś porażka, ja to nawet nie nazywam tego sportem. 12 lat to nie jest, to wymiana nogi, to nie jest sport. Idę, nie, jeden umiera, drugi żyje, to jest life situation. To jest zupełnie coś innego. Żyć albo umierać, to nie jest wygrana albo przegrana. Popełnisz błąd, stracisz ten kąt, to też od niego twój kark, kurwa. Na przykład. Na. Albo po prostu ten kąt, kurwa, to jest dosłownie po tobie. Nie, i chuj, jak zapałka, kurwa. Kurwa. Mieciary. No dodatkowo, kurwa. Masz mieciary. Może nie kark, ale no ręka. No moja ręka, jakbyś mi chwycił, kurwa, dosłownie, jak zapałka. Moja. Mój arm, jakby się dosłownie. Jak to nie łamiesz kurwa mojej kości, tylko kurwa. Nie łamiesz kości, tylko stawy przekręcasz. No to nie trzeba wiele. Ty nie łamiesz kości, tylko stawy wykręcasz. Związania. Jak jesteś bohater, jak masz kurwa rękę wygiętą, kurwa na. No i ogólnie jesteś połamany, chuj. A to już nie chodzi o samo, bo złamanie to się szybko tam może i zregeneruje. Ale takie wyrwanie właśnie, kurwa. To jest regeneracja na lata. To boli i boli, kurwa. No kiedyś, kurwa, odkręcałem głowicę od Peugeota i tak mnie jebał ten bark, kurwa, ze 3 lata. To? A ja, kurwa, chłop, jak chrupnęło, to pff, coś aż, kurwa, to? Aż poczułem to, kurwa, w palcach u nóg. Co? Nie, no, odkręcałem śrubę i po prostu była tak zapierdolona, więc wziąłem tą przeduszkę i było takie na tej śrubie. Ciągnęłeś pewnie, ciągnęłeś ciałem. Po prostu zrobiło i to chrupnięcie tu tędy przeszło takim rezonansem. O, no tak to jest, jak kurwa, jak ja zawsze to mówię, kurwa, na airsoftcie, ty. Jak weźmiesz ten karabin, nie, kurwa, nie daj się pociągnąć. Chyba, że nie masz karabin w ręce, a wrócisz do domu, kurwa, z wychniętą kostką. Nie, kurwa, trzeba iść w bazę, to jest właśnie to, że dajemy się zapomnieć, kurwa, że kurwa. To miała być ta właśnie miarowość, że... No, że ciałem, a nie mięśniem. Ciałem, masą ciała. Ale to poszedł, kurwa, taki masą sygnał. Masą ciała, a nie mięśniem. Prosto ze śruby po kluczu poszło to takie tryp. Pękło też, czy ścięgno? Nie, no, po prostu przeszedł mnie takie trysz. Ja mówię, oj. Teraz to już po pasce fajek, już bolało, co byś nie robił, kurwa, pierdolę. Potem już tylko bolało w niektórych miejscach,
No ale teraz już nie boli, bo na tą siłownię chodzę od miesięcy, no to sytuacja się trochę zmieniła, nie? Czasami to, tak? No w niektórych sytuacjach, jak podnoszę większy ciężar na klatę, to od razu mówię, aha, kurwa, dobra, spoko. No ale po pierwszej serii już... Mięsień się oderwał. Ścięgno od mięśnia, nie? Znaczy tego, ścięgnie od kości, nie? Mięsień. Czy mięsień od kości, czy ścięgno wyrwało się z mięśnia, jeden chuj. No, nieprzyjemne, kurwa, i długo regenerujące. Bo to się zanim poskleja, to się nie może posklejać, bo to nie jest w gipsie, bo to ciągle coś robi. To jeśli też kurwa, to kurwa, no. Z dnia na dzień kurwa, większe ci rządzi. No oni cierpią straszne katusze, to ja tak źle nie mam jeszcze, nie mam co narzekać przy nich. Oni mają na co narzekać, na prawie każdy staw narzekają, ale przy okazji wyglądają imponująco. No, no coś wydaje, zawsze się. Myślę, że oni zaczną narzekać, jak odstawią te wszystkie ten... jak odstawiają ten... zazwyczaj, to słyszy się, bo oglądałem kiedyś był taki program Stalowy Szok. O tych kulturystach, ciągle o tych kulturystach. Że no dopóki robią i coś robią, to jest spoko, ale właśnie jak odstawią, to umierają albo przestają wyglądać. Schwarzenegger jakoś kurwa żyje, no ale spokojnie. No żyje, żyje, ale Schwarzenegger niby teraz wychodzi na starość, że zarzucano mu te środki anaboliczne i inne chuje muje, a on no tak naprawdę, jest, wiesz, no. Ale patrz, no dalej się miga, dalej tam jakoś kurwa funkcjonuje. No funkcjonuje, żyje, no bo okazało się, że wcale tych koksów tak nie wpierdalał. Wpierdalał tylko te suplementy diety. I ciężko pracował. I nie wierzyli mu w ciężką pracę i w ten suplement, tylko że jebie tam pewnie koksy kurwa grubo, nie? No, bo inni też walą, a wyglądają gorzej, nie? No i teraz po latach wychodzi, że oni wszyscy już nie żyją. Bo większość tych kulturystów, Mr. Olympia, gdzie Schwarzenegger wygrywał pierwszy kwalę, to ci ludzie już nie żyją, dobra, że sobie... Nie Waldera. Tego gościa kurwa, on miał tego trenera kurwa. Joy Vader? No bo Schwarzenegger miał trenera Joy Vadera. No. Na Wejderowskich programach się tego pasował. I Stallone, Azuel, to był jeszcze jeden trzeci gościu, kurwa. Taki, nie no, było ich sporo pod tego i tym nożem i tego. Wiesz, tych tam miałem mnóstwo było, tych kurwa, programów Vadera, to tam chyba. Różni byli kulturyści. No i oni właśnie mieli program, założę się, że oni kurwa mieli kurwa... Tak, że Schwarzenegger pokazuje to na każdym swoim ćwiczeniu, jak ćwiczy tricep, zawsze robi to tak. Nigdy nie chwyta, tak? No. Tak samo, kiedy robi martwe ciągi, zawsze jest tutaj bez kciuka, ale tutaj jest z kciukiem. Tu łapie tak, a tu łapie tak. Nie tak. Jak nie, o, że tak jest poprawnie. Nie. Poprawnie tu jest bez kciuka, bo jest klata, a tu jest z kciukiem, bo są plecy. I tak robisz martwe ciąg, a potem się odwracasz. Tu łapiesz tak, ale tu łapiesz tak. I wtedy masz tą idealność krzyżową, że jak napniesz tym mięśnie, to się kurwasz. Aż kurwa, nie wiem o co chodzi, nie? Ja pamiętam jak mnie, jak ten motylek mnie kurwa, tak jak później to kurwa, aż czułem te fajnie, no, kurwa. Kurwa, jak się fajnie to... No jak się tak zepniesz, ja, to... Ja później wiem, kurwa. No, ja do tej pory to uczucie mam, kurwa. Bo moje kurwa motyle są przy Uga Buga. Tiro Rilo. Ej, to dobry kebab. Cycki Tomasza, o kawę, kebab, pierwsza klasa. Coś innego, takiego no, kurwa, nie? Zajebiste, tak jak w tych Włoszech. Mówię, bez chodzi, na Cipiro, mają dwa, kurwa, no to właśnie to, że Teges i w ogóle Ugobuka. Czy Teges? No to zajebisty kebabik w bułeczce, kurwa, to mięso nie smakuje jak typowy, kurwa, syf. Żadna restauracja nie przypije, kurwa, Dominosa we wtorki, buy one, get one free. We wtorki, kurwa, ty... To dlatego Turki mają zamknięte we wtorki. No, mówię ci, co zamawiają te kueje, żaden nie zamówi nic innego we wtorki, jak, kurwa, jak Dominos. No to tak, zaczynają robić ten kebab, kurwa. Buy one, get one free we wtorek, kurwa, żeby przebić tego, kurwa, Dominosa jebanego. Reklama, kurwa, i market. Nie wiesz, kurwa, end of the stick. No, week. To lepiej załóż piwór. To nie frunie. Dominos się. Ale mają za to tanie pizze i jedną w cenie dwóch. Znaczy, kurwa, co ja gadam. Dwie w cenie jedna.
Co chcesz, kocie? Ty, majster! Jak lubisz te zupki, jak pojedziesz na przykład do Home Bargains... Ja nie lubię tych zupków, ja to tylko, bo miałem do roboty iść jutro. Ale powiedzieli, że nie, no to chuj im w dupę, kurwa, pierdolony w cele. Jak powiedzieć, że był Home Margins, na przykład masz takie, taką zupkę za funta, chińską zupkę, taką fajną wielką puszkę i chiński smak. Jakieś, kurwa, wiesz, te chińskie takie, kurwa... Krewetki i inne, nie, kurwa. Nie, krewetki, jakieś, kurwa, jakieś, wiesz, te kung fung po, jakieś... Ale zajebiste, niektóre są, kurwa, musi znaleźć swój smak i niektóre są za, kurwa, człowieku, tak zajebiste. Nie. Jak pojechaliśmy na ten karawan i kurwa, ja tam widziałem tak, kurwa, na car washu, dupa miała taką, kurwa, spasiona, taką zupkę chińską. Co to, they eat good? I jeszcze, oh, I like this, you know. So I tell Bridget, go and see them. She brought all the stocks, like, no, all the flavors. Went in the caravan, pojechaliśmy na karawan i wiesz, a chuj spróbuję. Wiesz tam, parę, zegzałem parę, próbujemy. Kurwa, ten chujowy, ten, o kurwa, zajebiste. Ten, chujowy, ten zajebisty. Te zajebiste były naprawdę zajebiste. Lepsze niż, kurwa, niż ten, wiesz, te wiesz, te fancy, kung fu po, o coś, kurwa, jakiś tam chujowiec smak, nie? Spoko, ten dupy. Pierdolnie, jak lampią gaz. Nie będziemy, kurwa, jak major z Leszkiem, tak nie skończymy na pewno. Ja przynajmniej tak nie skończę, no chyba, że chcesz się razem, kurwa, z Kubolem ułożyć na tym, to będziecie mieli krzesełka blisko siebie i się oprzecie, żeby się nie przewrócić, a jakby co, to będziesz żygał sam na siebie. No, nie no, co ty. No, będzie grill, będzie wszystko, będzie wódka, będą śledzie i potrzymać za co będzie, ale nie będzie żygania na się. Bo major się obrzygał ostatnio na lajcie z Leszkiem. I spali przytuleni do siebie na wersalce, kurwa, i ten żygał pod siebie. Nie mogę tego oglądać, kurwa, wychodzę stąd. Cię, kurwa, sam zeżygam. To było obrzydliwe, kurwa. Wiecie co chcecie, już chuj w to pata streamerstwo. Ale to już było przegięcie. A jak ten siwy wnuk, syn? Czy to córka? To co? Jak ma na imię? Kto? Wnuk. Oliver. Oliver? No. To spoko wszystko? Mhm. Ile ma, przypomnij mi? 4 latka. No, super ekstra potrójnie bajeransko, zajebiście. Tak? No. Ta, będzie muza, luzik, teges i gitara i teges. Jaki live? No, będziemy stamtąd kręcić live'ów w Łukatęszu. No, najgorzej jest ze mną. Ja mam największy problem, bo mam tak daleko. I mnie, kurwa, wiecznie coś. Wiecie, to biednemu to zawsze, kurwa, wiatr oczy i chuj w dupę. No. No, przyjedziesz po mnie, wyraz, mordo, przyjedziesz po mnie, kurwa. Nie no, przyjedę swoim śmietnikiem. Tym czy innym, takim czy owakiem. Tak czy inaczej, jakiś będę miał. Gdzie tam, do Jorku? No. Ja obym Matizem, no ale... Sprzedałem. Kurwa. Za 800. No... Że on za tyle poszedł, to był, powinien być dla mnie, kurwa, świadomy sygnał o inflacji. Że teraz za takie pieniądze ty chuje możesz kupić. Nie, kocie? Ty jak tam leżysz, to taka ładna jesteś, jak tak leżysz. No. Tak się ładnie komponujesz, kurwa, z tym karpetem. No. No. Po prostu tego ziomka sobie wysłał, kurwa, postkod. Zobaczymy, gdzie to jest. New York. No, New York jest... No, jest... No, jest mały stąd. No, ile jest stąd, ten New York? Daleko, ale... On sam jest ten.
Jedzie się tam pół dnia. Do Romana jest 4 godziny, a od Romana jest... Do Romana 4... nie chcę jechać. A od Romana jest następne 4. Nie, no dobra, przesadziłem. 6 godzin. Gdzie jest York? Jest... Bardzo na północy. Bardzo na północy, pod samą Szkocją, ale od strony Edynburga. No, Manchester. Nie, po drugiej stronie. Brytania jest taka, ona się zwęża do Szkocji, że do dobra, od Glasgow do Edynburga jest tylko 40 mil. Ale York jest bardziej po stronie Edynburga niż po stronie Glasgow. Do zachodniej strony. Ale bardzo na północy. To już chyba nawet wyżej niż Liverpool. Jak Leeds, wiesz, jest Leeds. No, Leeds jest pod samą szkocką granicą, kawał drogi. To wspomnienie do Leeds. A, weź kurde. No, nawet sam ci wiem, że koło Leeds, no. To jak masz szczęście i nie ma korków, to 4,5 godziny. Powiedz mu, żeby przyjechał na zlot. Tak, gdzie on ci przyjedzie i jak tak jest? Gdzie on elektrykiem? Kto to będzie ładował? Kto elektrykiem? Aha, elektryka ładował. No, elektryk... kto będzie ładował? Po, pociąg. 3 dni będzie jechał. Przyjedzie. Jaki masz tam zasięg w tym elektryku? No chwilę tylko. A jeszcze, no jak da, jeszcze da w pizę, to krótszą chwilę. A nie może jechać pełnym maksem, bo musi rozszerzyć baterię, a wtedy przyjedź, mogą wybuchnąć. Przyjdź na pierwszy zlot Polaków w UK. Ale softowcy. No, a jeszcze właśnie, będzie zlot u Łukasika. Ja wiem, że już nikt nie wnika, ale tak jest. Będą się airsoftowcy zjeżdżać i ogólnie będzie fajna kurwa jazda. Tylko komu się chce jechać taki kawał drogi? Do Walii. No z karawanem jakbyś przyjechał, to byś na 2 dni został, a tak? No. Co, będziesz spał u Szpęgesa? Nie, no dobra, Kazik ma karawan. No. Tam 6 osób podobno może spać w tym karawanie. No. 4 dorosłych i 2 dzieciaków. No. Kurwa, zajebisty karawan. Jest trochę duży, kurwa. Ale przy wadze mojego auta, kurwa, cenię. No już się teraz. No. 18 mil od Lidz. Blisko. O kurwa. Połowa drogi z Glasgow do Edynburga. Gdzie byś wyszło? No ja bym to dlakoło, tylko dlakoło by pojechał. W ogóle nie mam czasu. No właśnie, no kurwa. A kto nie ma czasu, tego zawsze goni czas. Jak raz. Kurwa, rzeczy cztery. Teraz to wygląda jak kangur. Jakby jej łapy ujebał z przodu. No fajna kartica. No fajnie. No. Tak o tobie mówię. Nie takie kółeczki złote, ale. Nie wiem, tylko wiesz. Czarne i szare. Biała, szara i. Kurwa i brązowa i ta pielata i żółta. I takie kurwa. Jak właśnie no bengalski kolor ma, no. Nie, no tutaj właśnie też z tymi kotami jest to, że one się mogą zajebiście mieszać, nie? Z tych koty się tam tego jest i w ogóle, nie? Tak samo, o, ciekawe co teraz ta żmi... No bo tego jest, bo ona urodziła 2 tych Bengali, nie? I dobra, jeszcze jeden jest, drugi się już sprzedał, ale chodzi o to, że w międzyczasie miała już ciotę i wypuściła się z domu i chyba się zrżnęła, bo jak wróciła już, to już high life. Już żadnego niezadowolenia. No i że Teges. No i ciekawe, jakie teraz urodzi dzikie. Czy będą jeden będzie Bengal, czy Teges? Czy będą podobne do niej, do niego? Czy będzie jeden taki, drugi taki? Kurwa, no jestem sam ciekaw. Co jej się urodzi Teges? No, będzie Liligany. Liligany. Tak jest, że... No, że będą pomieszane obydwa, nie? No, masz 4 do pary. Dwóch ojca, po ojcu poszło. No nie wiem, ja widzę 2 po matce. Jeden jest tak samo ubarwiony, jak on, że jest biała pod spodem, a ciemna na górze. A drugi to wygląda tak jak ona. Ma te same pręgi, nie? I jest potem ten trzeci popielaty, co wygląda jak ojciec, no i ten czwarty czarny. Ja nie wiem, to po listonoszu chyba.
Dwa wyglądają tak jak matka. Bo psy mogą na przykład mieć dwóch ojców. No mogą, no, no nie wiem jak jest z kotami. Że co dwa koty ją zapięły? Możliwe, ja całkiem nie twierdzę, że nie, tylko że tu tych kotcorów na lekarstwo. Jak twój jest jeden na całej dzielnicy, kurwa. No mówię ci, no. No to właśnie to chodzi, że jedyny nie eunuch w całej kurwa dzielnicy, to tylko on se połoi, nie? Konkurencji praktycznie żadnej. No po prostu same kotki. Bo wszyscy wiesz, kurwa. No kotka. Nie, no kotka lepsza, bo ten kotka nie obszywa, kotka to jest. Kotku. Co mam z kota? No, a z kota to nie ma. A my mieliśmy kota. To właśnie, że kotki biorą i w ogóle, nie? Że... Sąsiadka mówi, że kurwa, że... Ale mam dwie kotki i dwójkę zapylił. No. Chodzi on. Tylko chodzi. No. Chodzi obok niego ma jednego kurwa kota. Albo kotka, nie kojarzę. Chyba kotka. Wiesz, zobaczą, żeby wiedział, gdzie jest, kurwa. I normalnie za naszym George'em. Przychodzi do domu, ostatnio weszła do domu, normalnie weszła dom, a George normalnie na dywania, wiesz, zmęczony. A młody weszedł, albo młoda weszła do góry. Młody, no, ja wiem o co chodzi, nie? No. Pokazywałem mu twoje pieseły i już twoje haskie, ale to takie pieseły. Kurwa, nie przypominaj mi. No, nawet nie chcę go wkurwiać. Nie? Aj, kurwa. No, ale bo już pusto. A ty jeszcze widzę się męczysz. Nie wiem skąd je masz, ale się jeszcze męczysz. Co? No psiaki, no z tego jest, no. Stara to tam trochę była, kurwa, dzika. No, ale młoda była do łaszy. No, rozpiściłem ją trochę, kurwa. Chciałem właśnie, żeby była, kurwa, żeby była. No ja cię rozumiem, żeby no. Żeby była dzika. No nie dzika, ale żeby była wybiegana. A że kurwa wybieganie wiąże się kurwa że z polowaniem w oczach haskich, no a ja tego nie wiedziałem, kurwa, jak ja tylko bym puścił, no, to jak twoja Juliet, to ona, tylko to jak no. Bym puściłem, jak to twoja ona... Juliet, nie? O ja, to nie jest moja. Ale mówię, wygląda jak nie twoja. Jest. Nie. Ale też taka nie. Jasna, żółta, nie, twoja też była ten. Nie. No dobra, twoja nie była jest, taka bardziej żółtawa. Moja była cała ruda. Cała ruda była. No tu jeszcze tak jest. Nie. Ale to nie jest ta sama. Ja wiem, że to jest ta sama. Albo ta sama. Jakbyś tak pokazał, że gościu ma moją Juliet, kurwa, albo Jasmine, albo od razu bym ją poznał. Nawet w tym wieku od razu bym ją poznał. No nie, no myślę, że tak. Kurwa, jakbyś mi pokazał na przykład, nie wiem, na Facebooku teraz patrz tego i patrz, kurwa, ja cię pierdolę, kurwa. No. Porwałbym, normalnie, kurwa, porwałbym te psy. Jakbym mi ich nie oddał po dobroci, kurwa, zabrałbym mu te psy, kurwa, siłą. Może nie. Ale pewnie tak. Kurwa, ja prosiłem, kurwa, tam, kurwa, kobietę, kurwa. A weź, już nawet o kobietach nie wspominaj. Prosiłem ją, kurwa, proszę ciebie, nie, proszę, żadnego psa, kurwa, proszę ciebie. Błagałem ją na kolanach, kurwa, żeby się jej to odechciało. Ignorowała mnie, kurwa, to nas pociągnęło w takim stopniu, że ja cię pierdolę. To znaczy, że ona chciała te psy? Ona chciała psa. A ja mówię, że jak, kurwa, no... No ja ją błagałem, żeby kurwa... Ja wiedziałem, że ja wyląduję z tym psem. Ona chciała psa, jednego psa. Ja mówię, no jak chcesz tego psa, no to ty tylko husky, albo kurwa jakiś tam... To najgorzej wybrałeś przed moje właśnie. Ona chciała jakiegoś kudla, jakiegoś gówno. Ja wiedziałem, że ja wyląduję z tym psem, No to trzeba było z tym wziąć, kurwa, nie wiem, buldoga angielskiego. No nie, jak nie wiem, psa to tylko kurwa husky, żeby mnie faktycznie zmusił z tego kurwa wyla, żeby kurwa iść z nim. Bo wiedziałem, że to są husky. Nie będę prowadził jakiegoś kurwa pudla, jakiegoś kurwa pitbulla, jakiegoś stawa, jakiegoś kurwa husky, to tylko husky. Jak psa, to tylko husky. Skoro ona się uparła na psa, to ja mówiłem husky.
Ja błagałem ją na kolanach, kurwa, żeby... Kurwa, nie chciał ich stać. No i co? I wyszło na moje, kurwa. No. No, kurwa, nie chcę rozgrywać, kurwa, na historii, kurwa. Za każdym razem, jak coś mówię, kurwa, i ktoś nie słucha... No ale co zrobisz? Mam dosyć, kurwa. No weź, stary, kurwa, mam ci mówić. Się ja nawet nie chcę wspominać. Dlatego za każdym razem tutaj przyjeżdżam, jak chcę chwilę odpoczynku. No bo właśnie tutaj masz ten odpoczynek. Ja tu masz ten kurwa relaks, gdzie możesz się odprężyć, wyjebać ze wszystkiego, co cię kurwa gniecie. Znowu kurwa. I ostatnio ja mówiłem, że jesteś jedyną osobą, która jest w stanie wyprodukować własny produkt. Ach, kurwa. Drugi, to teraz powiem, to dzisiaj chyba nie przyszedłem, na pewno nie po to. Nie na darmo. Dzisiaj uświadomiłem sobie, że kurwa, że twój styl życia to jest właśnie właściwy styl życia. Masz kobietę, masz dzieci, kurwa, ale mieszkasz samemu. Jeżeli oni ci kochają, przychodzą tutaj, jeżeli kurwa, ty kochasz ich, idziesz tam, ale kurwa, nie ma co mieszkać kurwa z kobietą. No nie ma. Nie da się mieszkać kurwa z kobietą. Ja nie chcę się z nią rozstawać i znajdować się następnej. Małżeństwo, tylko, mi się wydaje. Skoro nie możemy ze sobą mieszkać razem, a inne rzeczy możemy ze sobą robić. Nie. No to róbmy ze sobą, tylko nie mieszkajmy razem. No. I jest zajebiście. Że się kochają i kurwa robią to co... Ale nie ja się nie zmieniam, nie latam za innymi i ona z nikim nie lata i wszystko jest gitar. No. Ja wiem, że ponosimy z tego tytułu koszty, że o, przecież lepiej byłoby nam wspólnie płacić za jedną chatę niż za dwie oddzielnie. No może ale z drugiej strony. Spokój jednak. Ale z drugiej strony to wcale nie tak wygląda. Bo no. Wtedy są inne potrzeby, a jeszcze to, albo ja bym to, a to wszystko idzie na ciebie, a nie kurwa na ciebie. Bo przy ja nie będę. Nawet... Jak mieszkałem w Porto, karty nie widziałem na oczy. No. Ale wydawałem najwięcej. Słyszałem od niej. Ja mam to, że jak ja nie pójdę do pracy, to ona zarobi więcej. A później jak ja nie mam pieniędzy... O ile razy ja to słyszałem, mówię... To kurwa, gdzie masz pieniądze? To mówię widzisz, tak. Ty mi widzisz tyle nie... pieniędzy, że ty nawet kurwa nie masz pojęcia. No, ja muszę iść do pracy. Że chcesz mnie zachować w domu... Nie idziesz do pracy. Dla bez żadnej użyteczności, bo ty zarobisz więcej. To żebym ja siedział w domu, jakie to było głupie, że jak to ty zarobisz więcej, jak ja nie wychodził do roboty, wie, to jest przecież głupie. Ona z takim tekstem do mnie. No ale brzmi, nie? Ja mówię, kurczę, jak na tym porwie powiedziałeś, że... Ja zarobię więcej, jeżeli ty nie pójdziesz do roboty. Wyobraź sobie tą mentalność? I ona, a jak pójdzie do wypłaty i ja nie mam tej pieniędzy, ty jesteś taki sam farciarz jak ten. Kurwa, to wtedy jak ona Bronson. Mi, to wtedy ale ona powiem mi ci, Kubo, nie wszyscy mają tyle szczęścia co ty, że znasz swoją kozę od 32 lat, od 26 lat z nią mieszka i że ogólnie od ślubu, czyli od 26 lat, no, a za nią 32. Widzisz jaki system, to to szczęście. Jaki system, kurwa? A ci, co mają pieniądze za darmo, stawiają się nad tymi, i co zarabiają. Co im płacą. Ta. Co im, kurwa, płacą. Co straszne, nie? Bo mają tyle czasu, że nie wiedzą, co z nimi, kurwa, zrobić. No. I to jest, kurwa, patologia. To jest patologia. Jak ktoś mi mówi, że ktoś przychodzi z pracy, zmęczony, kurwa, a żona mu, kurwa, już najebana, a mówi, kurwa, wypierdala z chaty, a policja przychodzi i go wypierdala z chaty i oni mówią, że to jest patologia, kurwa. Zajebioza. To ja wolę być patologiem. No. To kolej mi, to by ten nieraz tak jest, że ten, że skoro to, co się dzieje dookoła mnie, to norma, to ja nie chcę być normalny. A wolę być pierdolnięty w łeb. No. Niech ta norma określa mnie jebniętego, bo ja do tej normy, kurwa, nie chcę należeć naprawdę. No. Kurwa, to nie widzę nic normalnego. Jak mi mówisz normalny, to jest to... No, to znaczy, spierdolona patologia. To wtedy ja cię zapalę, kurwa. No, fałszywość, dwulicowość, kurwa, kierunek, pieniądz, oszukać, okłamać, wydymać, wyjebać wałka, jeszcze obstrzegać.
Ja dobra, spoko z taką normą. Co tą normę w sobą dupkę możecie robić? Pierdole. Tak ile razy już tak było? O, tu wszystko, o, tu mordo, zrobimy biznes, co, kurwa. A potem bałki, kurwa, krętactwa, przekiwanie, no kurwa. To nawet szkoła do mnie tak, szkoła do mnie tak, kurwa, piszesz. Ze szkoły, nie tylko z tą farmerową, z farmerem, i ze szkołą mam to. W kolesie, ze szkołą mam to, patrz. Tak. Ale masz przejebane. Szkoła bukuje i dosłownie, kurwa, z dnia na dzień, kurwa, przebukowywuje. Człowieku. Szkoła! No tak. Gdzie ludzie powinni być zorganizowani, kurwa? Gdzie, jak ja na papierze, ładnie, wszystko pięknie. Patrz na to. Nawet gościa nie zapisałem, patrz. On mi wyskał screenshota, żeby udowodnić, że on nie kłamie, kurwa. No masz, czytaj. Patrz, że to jest szkoła, nie? Bedwas School. Wielka szkoła, człowieku. Oni już znowu są od, kurwa, od dwóch lat. Dude, absolutely nightmare, the school had it broken na 19. Can I change it na 20, please? Sorry, the change it is 19 na... Kurwa, widzisz? I miałem event sure na... Sure thing. Na I will become accommodated, sorry, messy around. Szkoła! School pulled around from under Miss Time. Lol, we'll do. Michał mi dzwoni, że farmerowa jest niezadowolona, bo... No, so after you count even to 20, no, 8, 26. we 100% have a confirmed date. The end today. Thank you, mate. Kurwa. Kolej ze szkoły. Michał mi dzwoni, kurwa, że farmerowa mi tam. Farmerowa, jak ona jest wiecznie napierdolona i nie kojarzy prostych spraw. A o czym rozmawialiśmy przed chwilą? No. A w ogóle co tu robisz? No. Ludzie w podeszłym wieku mają, to się nazywa demencja i oni, kurwa, oni nie są... Alzheimer straszna jest. Oni nie wiedzą, że oni to mają. No właśnie, to że nie wiedzą. Bridget mama to ma. Ja wiem, że normalnie ona jeszcze jest, i będzie ona się jeszcze, skręcać, ona ma jeszcze w podeszłym wieku, ona piła, kurwa, dużo, pije dużo. Ona nie, ona zadaje to pytanie, kurwa, co 5 minut. Kurwa, no ja wiem. I ona nie zadawała tego pytania. No! Kurwa, to już... Nawet i ty... No wyobraź sobie, kurwa. Ja sobie nie muszę tego wyobrażać, bo ja takich ludzi poznałem, lat, ci ludzie, co pracują w szkołach, oni są już starzy. Oni też kurwa, chuj. Oni są odpowiedzialni za ten system. Na przykład Boris Johnson, czy ten, kurwa, Ramirusik, on, kurwa, ma, wiesz, teraz to wszystko, kurwa, myśli, że on, kurwa, pamięta wszystko. No nic nie pamięta. On kurwa, no, czy nie, nic nie pamięta. Pamięta to, na czym mu zależy. No, to pamięta, ale tego, co ma się nauczyć, to nie pamięta. No. No, właśnie o to chodzi, że kurwa... No. A ci politycy, oni przychodzi do ciebie starzy, właśnie stara, kurwa, jak ten, i mówi... No, tu, że ilu dzisiaj było na tej imprezie? O, ty kurwa, oczy wyższa, impreza ma być jutro. A, sorry. No to ilu właściwie was było? No. Kurwa! No, o 10:00! Ja mam trójkę dzieci, kurwa, gdzie... No, kurwa! No w ogóle, wiesz, jak ja widzę message, jak ja widzę od, kurwa, tę wiadomość od, kurwa, tej, kurwa, baby, to wiesz... Tak się sam słyszysz, Kubala. Musi coś być ważne! Kubala, że źle skończy, dokładnie. Musi coś być ważne! No. A on mi mówi, że, kurwa... Że tam się coś dzieje, że tam jest gra. I mówię, jak to, kurwa? Pewnie nas ukradają, myślę sobie, kurwa, skoro tam się coś dzieje, a ja o tym nic nie wiem. Ja mam paranoję, mam wsiadać w auto i jechać tam sprawdzać, a on mówi, o, sorry, it's tomorrow, kurwa. A Michał mi dzwoni, kurwa, no, co ty robisz, kurwa, ty? Ja mam taki stres, człowieku, że jak widzę, jak Michał do mnie dzwoni, kurwa, coś się stało. Bo jak się nie stało, no tak, to bo jak się nie stało, to nie zadzwoni. No, ja wiem, o co chodzi, nie? Że jak tylko dzwoni, to znaczy, to musi coś się stało. Coś się odjebało, coś się coś, stało. Kurwa, coś nie tak, więc kurwa, każdy telefon, jak coś się dzwoni, kurwa, to... To ja sobie zdaję sprawę. A on się... Ola, kurwa, o mistrzu, ola, no, ale kurwa, pierdole. Daj mi spokój. Ja mam trójkę dzieci, kurwa, teraz. W ogóle sobie te głupie telefony, bym brała na...
sobotę, ja już nie prowadzę w sobotę eventu, bo oni dzwonią do mnie, że oni się zgubili. Nie rozumiem się. Gdzie jest Ace of Cardiff? Tego określać. Ale to nie ty jesteś od określenia tego, tylko środowisko jego. No nie. Widzę, do niego dzwoni, że... I on mnie... Jak on nie jest od tego, żeby wydawać ekspertyzę. A on mieszka dosłownie pod nimi. On dosłownie mieszka... On jest ich sąsiadem, a on do mnie dzwoni. Czemu ja tego nie zrobiłem? Czemu... On powinien być pierwszą ręką. Tak, to ja znalazłem... To on jest pierwszą ręką. A nie ja. Z tego, co ostatnio słyszałem, bo od niego samego, tam, nie wiem, może ostatnio, ale jakiś czas temu, ja tam kiedyś tam byłem, że to wszystko ogarnia, bo to nie ogarnia nic. I to on trzyma kasę, on trzyma wszystko, on mnie to wszystko. No, widzisz jego potencjał, widzisz jego ego? No faktycznie, on dosłownie zabrał mi kartę. Dosłownie, fizycznie zabrał mi kartę, bo od czasu do czasu zatankowałem, albo wiesz, ten człowiek, toper podróżuje, kurwa, po ESO, kurwa, purpose, a on teraz, a teraz ja widzę na statement co chwilę, teraz on to robi. Tak, bardzo? No bo tak, no, czemu ty masz, jak on masz robić, jak on to może robić? Do mnie ostatnio gościu zadzwoniła firma, taka reklamująca, kurwa, że wiesz, że oni w Azdach rozwieszają reklamy regionalnych firm. Przyjechał do mnie na mienie gość, spotkałem się z nim, dosłownie sprzedał mi reklamę za 800 funtów. Dosłownie, kurwa, ty, podpisałem, kurwa, kontrakt 800 funtów, kurwa, sprzedał mi, kurwa, gościu, kurwa, taki salesman, sprzedał mi reklamę za 800 funtów w dwóch Azdach, w jednej z Krefili i tutaj zaraz pod nami, kurwa, podpisałem kontrakt na 800 funtów i dosłownie zapłaciłem 800 funtów. Wróciłem do domu, kurwa, ty, no nie mogłem myśleć, kurwa, ty, jak on mi mógł to sprzedać, kurwa. Mówię, muszę to skancelować, kurwa, nie przeboleję tego. I mówię, że to nie podlega kancelacji, kurwa, że ten... Ale wynegocjowałem warunki, że zapłacę teraz 400 funtów tylko, zwrócę mi 400 funtów i za 6 miesięcy, jak nie będzie żadnych rezultatów, to albo przedłużymy kontrakt, albo nie. Mówię, dobra, spoko, zajebiście, ekstra. 2 miesiące później jadę do tego, kurwa, do tych, kurwa, Ast, zobaczyć, kurwa, jak tam moja reklama, kurwa, się ma. Patrzę, kurwa, ty, nie ma żadnej. Nie ma żadnej, kurwa, po 2 miesiącach. Kurwa, ty, dzisiaj do nich zadzwoniłem, już się zbierałem 2 tygodnie, kurwa, żeby do nich zadzwonić. Po 2 tygodniach dzisiaj w końcu do nich zadzwoniłem, kurwa. Gdzie jest moja reklama? Oni dopiero mówią, że kurwa, że dopiero za tydzień, kurwa, oni ją wstawią. Mówię, no dobra, spoko, dobra, zobaczymy, jak ta reklama zna. Oni mówią, że wyszą zdjęcia i wszystko, jak działa. Dobra, spoko jest. A wyobraź sobie, że podpisałem kontrakt, oni sprzedali mi, kurwa, kontrakt na 800 funtów, kurwa. Ja pierdolę, czułem się później tak winny, że ja pierdolę, nie wiem, co miałem z tym zrobić. Mówię, kurwa, muszę to odwołać. Oni mówią, że nie da rady, ale dobra, no. Jeżeli no, to 400 funtów teraz i 400 funtów ci zwrócimy, kurwa. Dobra, spoko, dzięki, zwróci mi te strony, to dzwoni do Michała, mówię, zobaczymy, jak to będzie, kurwa. Dwa miesiące później nie ma nic, ja pierdolę. No, przejebane. No, myślałem, że doszło się, kurwa, się, kurwa, ty, mogłem się naciągnąć. Skam jak chuj mógł być, myślę sobie, ty. No mógłbym. No ty, gościu mi wsiadł, kurwa, posiadł mi reklamę, normalnie baner, cyk, pokazał mi tutaj, kurwa. Ja jebie, kurwa, zajebista sprawa, kurwa, się sobie, kurwa, nie? Za 800 funtów na rok, kurwa, gdzie, wiesz, regionalnie, wielkie teatry, jak wchodzisz, masz tą, ona będzie wisiała, kurwa, mam nadzieję, kurwa. Teraz w piątek. Ciach. Co tam, mordy? Widzę, że znowu Kubola zostaje sam, jest pierwsza godzina, to co? Spierdalam spać? Ja też. No, rano trzeba do roboty. No. Dzień pełen wrażeń.
Będziemy kręcić filma. Ty, no... Aha. I potrzebujesz tych, kurwa, tych widelców, kurwa, bo za radio... Nie, nie, nie. Ale co, jak później zmienię radio? Ale to nie ma znaczenia. Bo ja ci nie będę się wpinał w żadne wkoski, nigdy ci podłączał do radia. Ja będę po prostu wpięty w kilka przewodów instalacji. I ty po prostu wypinając to radio, wypniesz kostkę ze starego i wypniesz nową. Nic nie musisz zmieniać. Tam nic do radia nie będzie podłączone. Ja twojego radia nawet nie będę dotykał. Ja tylko wyjmę. Nie będę go rozkręcał. Później jak zmienię radio... To tak wszystko będzie działać tak samo jak tego, bo podpinasz tą samą wtyczkę. Tą samą, tą co oryginalną. A jak będę musiał zmienić wtyczkę? Bo nie będziesz, to wtedy kupujesz sobie ten przejściówkę. Na przykład czekaj, oryginalnej, czekaj na tą, bo którą jestem, kupujesz. Bo jestem lekko przygotowany na to. Też mógłbym ci pokazać kilka, kurwa, przejściówek. Z Nissanów, nie z Nissanów, na ISO i takie tam w ogóle. O, no jak na przykład. To jest od jakiegoś kondoma na ISO. No, jeśli nie ma podłączenia oryginalnego nowe radio, to musisz kupić taką przejściówkę. Z kondona na kondona. Z Erosa na Durexa. Kurwa, raz, dwa, trzy. Oj, Kubol, kurwa, niedobre teraz przeżywam czasy. Nie jest mi wesoło i nie do śmiechu. No, a pić miałem nie pić, a się znowu opiłem. Chuja się tam opiłem. Ale mimo wszystko. Umoczyłem mordę. A za mnie duchowałem swoich czystości. Ty chcesz się podciąć pod to. Nie, nie. To po prostu jest cyk, a to chcesz po prostu się podciąć pod to, tak? Po prostu zobacz. Tu masz dwie wtyczki. Ta jest od sterowania, tu jest zasilanie i cztery głośniki. Zasilanie łatwo można oddzielić i głośniki łatwo można oddzielić, ponieważ głośniki są cztery. Więc to, co tutaj idzie, to właśnie te cztery głośniki. Raz, dwa, trzy i cztery, nie? No. I teraz z tych przewodów potrzebuję tylko po jednym. No. Plus jednego kanału, plus drugiego kanału, no. Plus trzeciego kanału i plus czwartego kanału. I tylko te cztery przewody w tej instalacji mnie interesują. Reszty przewodów nie dotykam. Jak no. Gówno mi obchodzą. Ja się wpinam tymi doktorami. Jak ty się podetniesz? Normalnie. Przetnę je, to tu. I teraz do tego przeciętego to będzie wchodzić do tego, co uciąłem, a to będzie wracać do tego uciętego. I to wszystko, a tu będzie przerwa. Tak to jest wpinane. No tak. Kierunek nie ma znaczenia, czy tak, to jest, nie posiada trzeciego elementu. Jest induktorem, więc pracując w prądzie zmiennym, może pracować w obie strony. Tak samo. Tak? A, no taka zajebista no, droga. Dlatego to uprościłem, bo mogłem mieć opornik. Mogłem mieć jeszcze opornik, a zatem miałoby kierunek. I wtedy byłby określone, że musisz podłączyć stąd do to. Ale no uprościłem, bo on nie musi tam wcale występować. Chuj z nim. Dlatego nawet nie musisz myśleć, czy tak, czy tak. Ważne, żeby ten biegun, który tu przecinasz, był biegun dodatni do głośnika, nie ujemny. Jak myślisz, dlaczego to mam ze sobą? No nie wiem, żebym ci pokazał, jak to będzie wyglądać. Zaprezentujemy to, jak to wygląda mojemu posłowi. No dobra, nie ma problemu. Tak jest. Jak będzie się pytał, gdzie podłączam aktywne basy, to również mu wytłumaczę, że z drugiej strony są przewody zasilające i sterowania. Czyli wybieram stąd czerwony, czyli główny plus. No. Tutaj, w tym przypadku, jak rozrzeszę, jest szary, który jest minusem i tu jest niebieski, który jest remote control. Jak on to zrozumie, jak on to usłyszy. Przede wszystkim jak on to usłyszy, to zrozumie. Jaki jest ten potencjał. Tak. Że nawet zwykły Hyundai i10 na tym swoim małym radijku i tych głośniczkach może brzmieć tak pięknie, że jak baba wsiądzie czy koleś i włączy sobie radio, a kurwa! No bo to jest wskaźnik czegoś, czego nie możesz obyć obojętnie. Słyszałeś to w Skodzie, słyszałeś to w GTC, słyszałeś to w Jaguarach,
Nieważne jakie miasto, ja nawet nie brałem pod uwagę. Ale ty jechaliśmy, kończymy, jechaliśmy do Pęku. Skodą, Skodą, to żeś nie wierzył, że wyjedziemy, a ten dźwięk podąża za nami, nie? Jak to jest, nie? To po prostu niesamowite, że Roman to Skodę kupił. Bo też nie mówisz, że u ciebie szpęgę ten rap brzmi, ja bym chciał tę Skodę. Tregus mówił, Roman, dam ci z tym systemem, ci sprzedał tę Skodę. Przecież kupił, jeździ jeszcze tą Skodą. No, do BMW założył sobie Roman. Woda mu potem zalała. Bo BMW, no, bierze wodę. No. No, no. Ale nie, Roman w Powodzi uczestniczył. Pembrów zalała woda i jego ulicę Tegez i do połowy wypełnił, stał w wodzie. I chuj, woofer, wszystko zalane w pizdu, nie? Silnik tego, no, i że tak popłynął. Nie, nie. Że a, tam by tam było, nie. No. No, i że no, te... tam była właśnie, no. No, to Roman popłynął. On tam, wciąż był? No, jak było to Powódź, to i zalało mu to BMW, stracił. To tam został długo, kurde, później jeszcze. Czy do tej pory tam jest. Kto? Roman. Gdzie? W Peterborough. A, ty mówisz o Peterborough. No, Peterborough. To jest dwa lata temu. Była Powódź, nie, tam na Jellystone, to tak, to było dawno temu. A kiedy ty widziałeś Romana? Tak? No kurwa, no, chcesz to zasłonię do niego w tej chwili. Dzwonię do Romana Buntarara, patrz kurwa, normalnie. A kiedy widziałeś go ostatnio? Kurwa, jak byłem u niego. Kiedy? No, jak się... Kurwa, parę miesięcy temu. Tak? No, całkiem niedawno. W tym roku? Jeszcze ta łajca miała tu przyjechać, nie? W tym roku? No, w tym roku nie. Bo miał przyjechać do mnie, bo o, bo to i... No, Roman, ale nie Roman, przyjechał, Roman, bo jak to Roman, co? Nie? To jest właśnie kurwa Roman, nie? Ty, z jakiegoś powodu on nie lubi i nie... Lubi i nie, nie lubi. Nie no, w sumie to wiesz. Nie. Chyba mnie nie lubi za powiązanie z tym, z... On cię lubi ponad z Mario, z... Kurwa, z Bruce'em. Cześć. Idziemy. Chyba za Bruce... W sumie to on mnie powiązał z Bruce'em, nie. Jak to było? Nie, to czekaj, to jeszcze odbierze, z Bruce'em. To jeszcze kurwa, jak jeszcze był kurwa Zajka. Kurwa, to Roman, o ja cię pierdolę. Kurwa. To jeszcze kurwa Zajką był kurwa tutaj. Zjad nie odbiera, co to za Roman. A to pewnie ma to, a no. To odezwij to się. To mi poznał od początku. A jak? To Roman mnie znał. Myślałem, że on odbrud, że no jest... No nie zapniałem, no akurat. Teraz... Potem zakupił sobie do Tegez. No ale Roman to był kurwa. No Roman to jest do tej pory. Kurwa głupek, kurwa. Czemu głupek? Ty wiesz, jaką ma zdolność kurwa w budowlance? Ja wiem, jaki on jest zdolny, ty, ale... Jaką ma zdolność kurwa w budowlance, czy być postawił chatę taką, że ja cię kurwa... Widziałem jego pracę. Widziałem jego pracę, także no, nie widziałeś na żywo jego pracy, człowieku. Kurwa. No dobra, tylko może. Tylko restaurację, kurwa, na zaplecze odjebał. No. O ja cię pierdolę, człowieku, kurwa. No byłem. Jebany chuj na spidzie non topper, nie? No on został nie napizgany, ja wiem. Kurwa, ale że mu to wychodziło, że on potrafił to ogarnąć na tym spidzie, jebany. To trzeba mu przyznać. Ja jebie, no. Groby Roman był na... No. W sumie faktycznie, czego by się nie podjął Roman dobrze no robić. Dlatego dobrze robi to, co robi. No, no to, co robi, to wiadomo. Taki kurwa... No. Daje radę. Jeszcze kurwa go nikt nie przyptegas. Jeżeli tak powiem, nie upierdolę. Ale on wystarczony był jak kurwa ja pierdolę. On był w strachu kurwa tutaj na przez 5 lat. Kurwa jak przez właśnie tego Zajkę kurwa. On się tam ujebał kurwa w transakcji i policja kurwa zatrzymała... Towar, kurwa, nie pamiętam czego, czy marihuany, czy spida, kurwa, towar z paczką, gdzie on miał maczał w tym palce i on się obawiał, że jego odciski palców były na tej paczce i że on jest poszukiwany. To było jego paranoia, no, tylko on się zaszył, kurwa, on nie pracował legalnie, bo on się obawiał, że na tej paczce policja miała jego odciski palców. Tak, ale... Zamiast pójść do policji i się zapytać, czy kurwa, czy wiesz, czy... To jest dla mnie to lepsza kurwa pizda była. Byłem u tego Romana, iśmy oglądali tą telewizję i był ten system, co łapią tych wszystkich, widzisz. Gdzieś coś tam ktoś kradnie ze sklepu i gdzieś go tam zabijają, nie? No. I Roman, pamiętaj, jak mówi, Kasik, ty lepiej kurwa nie iść do tego Cardiff jutro, nie? Nie, ja jadę jutro, mam trening Aikido i Yuga Tenshu, ja pierdolę Tenges. Mogłem. I chuj, ja cię tam zawiozłem na to, idziesz na Tenges, pachu, szły, nie ma Kazika. No, żeby nie jeść, kurwa. Trening.
Widzisz, czasami paranoje kurwa Romana się sprawdzały. Ale on zawsze grubo, nie? Nieraz to mnie rozpierdalał z tym, ale Szpęgiec, ale nie, ale on do mnie mówił o tym swoim, że ale to myślisz, że oni, że co oni robią? Ja to myślisz, że tego, że tego. Ja ci mówię, Szpęgiec, że tego, mówię, o ty kurwa Roman, jesteś dobrze pokurwiony tą fetą, nie? Mówię, te twoje teorie spiskowe rozpierdalają mi łeb. No tą fetę wtedy. O, mówię, kurwa, za grubo masz. Teraz przestał tą ludzią, tą kurwa przy tym, co się tam zaczyna pierdalać. Ale się pytam Romana, ty wiesz gdzie jesteś? Mówię, czy jesteś na zapiździałej wsi gdzieś, kurwa w Bali, gdzieś, gdzie nikt nawet... No, on mi mówi, nie idź do Cardiff na trening. No, gdzie nikt nie ma w ciebie pojęcia. Zdechnij ze mną. Kurwa, ja to przetłumaczyłem. Ze mną. No, nie wracaj, nie rozwijaj się, zdechnij ze mną. No, pomagaj mi na farmie. No, ja miałem dupę tą kładą, te jaranie, tą farmę. Kurwa, aikido, ja nigdy nie poświęcę aikido, kurwa. Nigdy nie przestanę aikido, nigdy. Nawet moje dzieci, kurwa, nie zmuszą mnie, kurwa, żebym przestał, kurwa, trenować aikido. Ja nawet wybiorę swoje dzieci ponad wybiorę aikido ponad... A, tam wybierzesz. To może, no nie. No nawet jak będziesz sparaliżowany, to też będziesz mieć aikido? Tak. to jest najlepsze. To jest kurwa mnie, kurwa. No. Dzieciaki mogą mnie opuścić, a aikido moje myśli nigdy mnie nie opuści. No dobra, no to co mordy? Spierdalamy spać. No, czas iść. No, nie ma co siedzieć kurwa i w ogóle pierdolić tą mordą i kłapać po późnicy. No bo co, żeby to ludzie byli, no to był Stęgiel, no a tu dwie mordy poczciwe, to co zrobić, no? Co zrobić, jak nic nie zrobisz, a tu rano trzeba zapierdalać. Uga tęszu. No, w sensie nie, ale dobrze, że wioskę masz, to się chłopu pokaże. No, co mniej więcej będziemy robić? No, jak to ma wyglądać? No. I wszystko i tęgas, i pęgas. No. I on musi wybrać sobie jakikolwiek śmietnik, żeby sobie wybrał jakikolwiek. No. Jak chce na próbę, to ja mu tanie zrobię. Ale ja ci mówię, że ale tylko sobie wybrał. To właściciela, syn od razu i ci wszyscy. Bo żeby to chcieli. No ja właśnie. Żeby to chcieli. No, żeby do to chcieli. Jak to chcieli, no to się zacznie. Jak się zacznie. To chodzi o to, żeby ktoś zrobił ten pierwszy domino. Właśnie, żeby zainteresowanie ten bloze, nie? I zaraz poleci, nie? A jak oni właśnie jeszcze mają to, ja ten zaś robiłem middleman, ty zaś robisz. I wszyscy jest zadowoleni. A on też się nasiorbie. Mówię ci, kurwa, ty. Wiesz ile, kurwa, ja mu przyniosłem pieniędzy, kurwa, otwierając tą pierdolną, kurwa, myjnię? No, na pewno. Kurwa, wiesz ile ja mu pieniędzy przyniosłem? On sprzedaje te auta teraz, kurwa, kurwa! No bo są czyste! Bo są świecą! Świecą, bo są ja czyste, nawet kurwa mu dałem deala, kurwa, żeby zniżył cenę, bo będę mu opiekował się jego autami. A później ten kurwa, ten dureń, bo ten gościu, co jest właścicielem tej myjni, to jest Rumun. No. I to jest dureń. Wiesz co on robił, jak ja, zanim sprzedałem tą kurwa te udziały, kurwa, wiesz co ja experience, wiesz, on wziął święconą wodę i on święcił ten jego curry wash. A ja mówię, o kurwa, jak ty zaczynasz święcić to miejsce, to ja wypierdalam stąd. No. Parę dni później, kurwa, się stało tak, co się stało i mówię mu, dobra, stary, kurwa, spłać mnie, kurwa, zajebiście. Sprzedają śmietniki, bo. Pamiętaj, jak chcesz sprzedać swój śmietnik, będę, żeby był czysty. Chuj tam jego. Kurwa, jak ja widziałem tylko, że on święcił wodą, że kurwa... To święcił, kurwa, no, dobry chrześcijanin, wodą święcił prosto z Transylwanii od Drakuli był. Transylwanii! Kurwa, no, Romun, kurwa, pierdolony z krwi i kości. No i chuj, no i... To mi dało znaki, że nie. Co to jest normalne, że ktoś przyjeżdża... To nie jest żadna spirytualne miejsce, żeby to święcić. Nie, to jest tylko mynia, kurwa. Gdzie się śmietniki do kurwy nędzy. No nie. Chodźcie, jak umyty wypierdala. Kurwa, to ja moich sajtów nie święciłem, kurwa, żaden sposób. Ale może to święcił, żeby mu pieniądze przynosił. No to właśnie w ten sposób mu to święcił. O, ja pierdolę, ale on nie chciał, żeby mu to przyniosło... Nie wiem, pomyślności. On to pewnie święcił, żeby mu przyniosło pieniądze. Pieniosę, no, że pieniosę się. A Bóg nie święci niczego, żeby przyniosło kurwa pieniądze, kurwa. Chciwy chuj. No. Dlatego to sprzedałem, kurwa, bo mówię ci, kurwa, ale to partnership z tym kolesiem byłoby... Nie, to niedobre są, dzięki to było Bogu, że, kurwa, nie to, że to chujnie partner, to jeszcze ship, kurwa.
Owca no, wolno świecone święcić miejsce jakieś kurwa się nie ja pierdolę, a nas rozumiem, Polaków gdybyś to kupił na własność i kurwa i nie wiem, to właśnie, jakiś swój własny rytuał zrobił, a nie kurwa głupią wodą święconą, chuje skąd wierzyć, że to, że to odbędzie się duchy tam, nie będzie pożarów, nie chuj. Ja bym, jak ja bym będzie to było miejsce, kupiłbym to miejsce, będą to było klienty, moje miejsce, nie wiem, zarżnął kurę i krwią bym zajebał tą kurę, wiesz, kurę zarżnął, dokładnie, poświęcił w ten sposób, a nie wodą święconą, no, kurwa. Chuj, się coś tego... Kurę bym zarżnął owce i wtedy krwią tak... Poświęcił jagnię, kurwa, no, krwią świętą. Tak. To jeszcze rozumiem, a ta kurwa. Ale wodą! Wodą z kranu. Kurde, ja cię śmiecę! Ja cię poświęcę tą wiązką! Wiązką światłowodów, kurwa. Też z wodów ma teraz. Kurwa, poświęcony wiązką, kurwa. Z Mercedesa. Chuj. Do tej pory systemy będą szły jak woda. Bądźcie poświęceni z tą wiązką światłowodu. No teraz systemy idą facet jak woda. Kurwa. To wiara. Mogę to, i czy to jest wiara? To jest wiara. No i czy to jest... To jest właśnie kurwa wiara. Ono nie ma pojęcia, co zrobił, ale no, wierzył w to, że to było dobre. To jest Chrystusowa wiara. No. Ja cię zapalę teraz na brodę, a nie nastaw na... następnego pioniczka, to chuj jest ciebie nie Chrystus. Ja cię zapalę na brodę tą wiązką. To się daje z drugiej strony, żeby ci równopuchło. Kurwa. Ja pierdolę. Kurwa w dupę, kurwa. Noma de patrin, simien, spiritu sante. To bardziej właściwe niż kurwa no. Imię ojca i syna świętego kurwa i jebanego waszego kurwa ojca. Amen. No. To tego, z to, tym optymistycznym akcentem kurwa. Żegnamy się z wami, kurwa. Wiązku w was poświęcam. Ja uświęcony tą wiązką będę teraz sprzedawał w systemie, kurwa. Stanę przynajmniej na nogi. Dzięki Bogu, że sprzedałem to, bo kurwa ty, mynia, to jednak nie jest dobry biznes. No, data to poświęcę, dokładnie. Dzisiaj zarobisz, a przez tydzień stracisz i chuj, kurwa, a się najedziesz. Zapomniałeś o tej zupie. Nie zapomniałem. No już masz wysłać. Nie, cieplutka, jestem taka, właśnie ona taka powinna być. Aha, że nie jest długo, bardzo długo. Wody nie powinno być, kurwa, sam makaron i co tam jest. No dobra. To nie powinno być wody ani nic, sam makaron i to co tam jest. A to ja to wolę z wodą. Dobra, no to trzymajcie się mordy, pozdrawiam was i tego.